Raz, raz. Pytanie, czy mnie słychać? O, słychać. No. Czy ta gra jest pay to win? To zależy, czy wygrywam, czy nie. Jak przegrywam, to tak. Czy mogę powiedzieć, że ona jest... Ona się robi cheaterska w late game'ie. To znaczy, wchodzą takie cheaterskie moce. Na przykład piechota pojawiająca się z dyniki tak kompletnie w różnych miejscach. Jakieś miny, które można sobie spawnować. Taki po prostu jedziesz czołgiem i nagle ci ten czołg wybucha po prostu. Na niższych poziomach to jest wszystko takie prostsze, to znaczy są pojazdy i są kontry. Przykład jest piechota, kontrą na piechotę jest miotacz ognia albo moździerz. Jest czołg, kontrą na czołg jest bazooker. Są kontry, takie logiczne, a tutaj im dalej w grę, to wchodzą takie cheaty, jak na przykład artyleria. Nie mogę się doczekać. No, na przykład te miny. Tych min to ja w sumie używam. Przeciwpancerne sobie wrzuciłem, ale odkryłem, że jak używam za dużo tych takich właśnie cheatów, to zaczyna mi brakować jednostek do użycia. Nawet teraz się zastanawiałem, czy sobie nie wymienić tej armaty, która jest sama w sobie nieźle imba. Taka wieżyczka z HG, z OW, czy sobie nie wymienić na ten ciężki czołg, który... No, kosztuje punkt więcej, ale zawsze to jest jakaś siła ofensywna. I chyba nawet tak zrobię. Nawet mam kupę hajsu, tego sobie level jej podniosę. I no wymienię tą wieżyczkę. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo teraz nie będę miał żadnych takich, kurczę, jednostek niskiego poziomu. Czy, tfu, nie niskiego, tylko takiego średniego. W sumie niskiego też nie, bo na przykład używałem mocno partyzantów, ale wymieniłem ich na tego moździerza. Tego moździerza trzeba znowu używać z głową, bo to jest jeden koleś, on... Dobrze użyty może być potężny, ale źle użyty to jest kaplica. Siema, Marszał. Marszał, co ciebie to dawno nie widziałem, nie widzieliśmy się dawno. Siema, siema. Także ona... Nikogo chyba nie ma z naszego sojuszu, zresztą ja chyba jestem... Na szarym końcu, jeżeli chodzi o członków, także friendly battle nie pogramy. Ja pewnie jestem gdzieś tam na końcu. A nie, nie jestem na końcu nawet. Nikt to jest goodbye, kurde. No, wszyscy mnie wyprzedzili. A, bieda. Tak, można sobie skrzynkę jakąś tworzyć. Bardzo bym chciał odblokować te armaty. To jest takie... Armata artyleryjska to jest taki cheat. To ma ogromny zasięg. Jestem ciekawy, ile to kosztuje punktów akcji. To ma ogromny zasięg, atakuje wszystko, masakruje wszystko, masakruje budynki, masakruje jednostki, masakruje piechotę, masakruje czołgi, wszystko masakruje. To jest taki... Kiedyś mi się wydawało, że ta wieżyczka z HG jest imba. A potem spotkałem gościa, który używał artylerii. W ogóle spotkałem gościa z takim pokręconym buildem, który używał tylko obrony i różnych takich skilli w rodzaju bombardowania przez samolot, bombardowania rakietami, bombardowania dalekosiężnym pociskiem. I po prostu koleś... A jak w końcu wykombinowałem counter builda, to wtedy... Ja nie wiem, koleś wyszedł z gry czy coś, bo tak to mnie rzucało, nie wiem, czy nie cztery razy pod rząd z tym gościem walczyłem. Albo i pięć. A potem w końcu wykombinowałem builda przeciwko niemu i zaczął mnie rzucać do innych i się okazało, że ten build był do luftu jednak. Dobra, to spróbujmy. Spróbujmy coś ugrać. Ciekawe, kiedyś był podgląd na. Podgląd. Niby jest, ale. Zaraz, coś jest. Nie, wszystko jest okej, okay chyba, dobra. No to pomasakrujmy trochę lewaków, czy tam porektujmy noobów. Czekalo. Chciałem w ogóle odpalić stream. Odpaliłem stream na Twitchu też. Chciałem odpalić na Tubie, ale Tuba ma ostatnio jakieś straszliwe dramaty ze sobą. Nic tam nie działa. Wiesz, o, już koleś wysyła. Co jest mi nie na rękę, bo chciałem.
Już widzę, że zdamiłem, ale spokojnie. Zobaczmy, jak sobie poradzi z tym człowiek. No teraz leci w nas, ale tamto też rozwalone. No i zobaczmy, co ty teraz zrobisz. Ja mam kupę hajsu. Chcę na przykład postawić minę. O, jest czołg. I na przykład możemy zrobić tak. Pojadę tutaj. Czołg i bazooka wsparcia. O, i niedobrze. Dobrze. Dobra. Oni będą zmasakrowani. Moje siły niestety też. No i znowu stoimy. Jesteśmy tak jakby 0-0. Ale... A ty, skurczy biegło. No, ładuj to szybko. A w sumie dobrze. Kurde, balans. Nie spodziewałem się, że... oni będą mieli zasięg, żeby tego będzie wcale zwalić. Tak, tak, strzelaj. Tu jest cheater, też używa cheater, widzę. O, o, i teraz by trzeba jakiś czołg puścić. Czołg ze wsparciem. To było imba. Tylko który czołg z jakim wsparciem? 6 potrzebuje 9. Czuję 9 i pójdzie. Tylko, że pójdzie. Tutaj. Fuck. Trochę tak niefajnie. Okej, okay, okej. Okay. Teraz jesteś zmasakrowany, lewaku, dobrze. Jeszcze dorzucę młodzież, tak dla fanu. Widzę tu minę, bo poszli tylko jeden punkt. Okej, okay, zmasakrowana wieżyczka, świetnie. No to wygrane. Wygrane, GG. On na minie zginął. Dobra, zużyję to sobie w ten sposób. Tak, tak, strzelaj sobie, strzelaj. I teraz on tu zespawnuje piechotę zaraz. Na bank. A nie, nie, nie zespawał. Ale to też jest problematyczne. Chociaż nie. Coś tam sobie nasi poradzą. To prewencyjną minę tu postawię. O! Okej. Okay. Nie, dobra. Spogadamy. Nie chcesz masakrować, a co ty jesteś lewakiem? Kiedy OWU na multiplayer? A ja nie mam ochoty grać w OWU multiplayer. Nie lubię OWU multiplayera. Coś tam mam do podwyższenia, nie. Ciśnijmy dalej. Jesteś lewakiem. A dlaczego jesteś lewakiem? Znaczy, ale w jaki sposób jesteś lewakiem? Jesteś na przykład... jesteś trockistą, lenistą, czy o co chodzi? To jest, wiesz, taka figura retoryczna, masakrować lewaków. To nic nie znaczy. To samo, co rekcić nubów. Skurczybyk. Jakbym... A. Czasami żałuję, że nie mam tego, wiecie... O, skurczysyn. Noob. Nie, to jest łatwo skontrolować. Czasami tak bardzo żałuję, że nie mam tych drutów kolczastych. Tak, tak, tak. Bombarduj sobie, bombarduj. I teraz... jakąś minę, bo dlaczego nie? Jakby przyszło do głowy na przykład mi kontrolować czymś. Teraz jak mogę skontrolować czymkolwiek? Co by nie zrobił? Co by nie zrobił? Okej. Okay. I oni teraz wylecą pewnie na... O, nawet do miny nie doszli. Pograne. Teraz tylko poczekam, zespawnuję sobie to i to i pograne jest. Chociaż nie. Na razie tak, zrobię, puszczę czołg. O, pięknie. O, to puszczę, bo sobie nie poradzi z piotrem. O kurde. Chociaż to jest problematyczne teraz. Dobra. Wy teraz wylecicie powietrze na minie. To jest głupie to, coś denerwujące, że... albo po prostu ja nie wiem, jak to zrobić. Jak się wybierze już jakąś jednostkę, żeby ją postawić, to nie da się, nie da się anulować tego, co się wybrało do postawienia. Okej, okay, spuszczaj sobie tam pociski, puszczaj, jeszcze nic nie pomoże. Aha. Nie, ta żegna jest prawda, ale że nie głupio zło. Chociaż nie, oni teraz wylecą, powiecie, zależy jaka to siła była. Nie, ale nie, już pogadamy. Pojadę, nie.
Nubrekte. Trzyma go tuk. On patrzy na czat, patrzę, ale w przerwach. Znaczy nie mogę patrzeć, jak się skupiam na grze. Jestem lewakiem i społecznie, i gospodarczo. I to jeszcze anarchistą. Czego ty chcesz w zasadzie? Jestem niezdecydowany do jakiejś szkoły anarchistycznej. Przesyła mi się już 20 minut. Lol, jak to ci się przesyła? Films OW. Siema, siema. Nie rozumiem, znaczy jest jakiś problem ze streamem? Stream się przesyła 20 minut? Znaczy, co byś chciał w takim razie? Chcę wolności. Ale co to znaczy? Wolność jest... Jak to było? Wolność jest w nas. Wolność to nie jest... Anarchia to nie jest wolność. Anarchia to jest samowolka. Czy wiesz, jest wolność normalna, jest wolność od prawa i wolność od własnego sumienia. To są różne rodzaje wolności. O, jest! No to teraz jest, są skończeni. Jest, moja magiczna wieżyczka. Macie przerąbane. To teraz jak tego dobrze użyć? Otóż to. Tylko teraz za co to dać? Chyba zamiast tego czołgu to dam, bo wszystko inne mi się przydaje. Ewentualnie zamiast tego moździerza bym to mógł dać, chociaż moździerz też się przydaje. O, 5. To nie jest, dam to zamiast tego czołgu. Chociaż w sumie fajny był ten czołg. Okej. Zobaczmy, jak to się sprawuje. Nie żebym ja miał jej mało, ale chciałbym jej dla każdego człowieka. Są dwa znaczenia anarchii. Ale czego dokładnie, bo to wiesz, takie teksty chciałbym wolności. To jest tak jak Red Showhart na końcu jego wędrówki. Chcę szczęścia dla wszystkich i nikt nie będzie skrzywdzony. Do tego to ja bym też chciał. Tylko, że pytanie, co to oznacza? O, co za frajer! A, dobra. Też trochę zmarnował się potencjał tej mojej hobbicy teraz. Ale to było śmieszne, w ogóle, ale to jest jakiś high-levelowy koleś, kurde. A mimo, że ma mniej punktów... Ciekawostka. A, żyli rakiety. Trzeba wypuścić czołg i ten, jakieś wsparcie jego. Ewentualnie Achtung Minen. Siema, anarchy. I bazówka, że jako wsparcie. Ohoho! Fajnie. Zwierzę ta... A ubica mu zrobił krzywdę. Oj, skurczysyn! To twarde, to jest jakiś... Ciekawe mi, ile to kosztuje. To jest jakiś imba czołg, taki uber levelowy. On nawet nie jest już high levelowy, on jest imba levelowy. Ciekawe, ile on kosztuje. No i będziemy... Skurczysyn. Dobra. Oż ty, frędzlu. Ale cię tak skontruję. Nie możesz tego zaatakować. Dobra. Dojechać. Okej. Okay. Jeszcze nadziejecie na minę. Chociaż nie. Pewnie przeżyliście. Okej. Okay. I teraz tak. Fajnie by było puścić czołg. Trzeba mu zaraz wsparcie jakieś puścić. A skurczysyn, a co to było? Widziałem, że coś takiego tu żyje. To sądzę. Ale głupio chociaż się wróciło. Przez morze. O! I teraz wykańczamy go. O, skurczysyn! Szybko! Fuck! A, na cholerę mi to teraz. Szybko, rozwalić ten okręt, bo tego już nie skontruję. O.
Chciałbym, żeby środki produkcji były darmowe, a nie udostępniane przez korporacje czy inne. Ale jak środki produkcji będą darmowe, to kto będzie na nie robił? Znaczy ja w sumie... Ja się trochę solidaryzuję z tym, co ty byś chciał, ale... Ja jestem zainfekowany od dziecka tą wizją z Hostile Waters, tylko że tam to było, tam było możliwe zrobienie czegoś takiego, że wszystko było za darmo i tak dalej. Bo tam osiągnęliśmy taki, tam ludzkość osiągnęła taki poziom cywilizacji. Znaczy ja ciągle jestem, jakby to powiedzieć, ciągle jestem zawiedziony tym, że po tych 16, no powiedzmy 15 latach, odkąd poznałem tamtą wizję przyszłości, że dalej w tej wizji nie jesteśmy. A tam była taka idea, to było w sumie, to nie była żadna fantazja, tylko naukowa wizja, że po prostu robienie czegokolwiek, znaczy jakieś tam jedzenia, ubrań i tak dalej, że to jest po prostu tak proste, że można to zrobić za darmo. Tylko że to w sumie też nie była taka jasna wizja, bo tam też była jakaś taka kontrola. To była ciekawa sprawa, ale taka główna idea była bardzo fajna i bardzo mnie zawsze rajcowała. Tam była taka idea, że były te komory tworzące, bo opracowano skuteczną nanotechnologię. Mnie to ciągle denerwuje, że teoretycznie to już od jakiegoś czasu mamy nanotechnologię, te mikroskopijne roboty. Oglądałem jakiś, nie wiem, z pół roku temu jakiś, pamiętam, film w jakimś tam instytucie, pokazywali, jak mają te totalnie mikroskopijne robociki, które poruszają się w różnych przestrzeniach, płynach i tak dalej za pomocą jakichś tam pól magnetycznych, że to od jakichś bakterii skopiowali taki mechanizm, że po prostu mamy tą technologię teraz, a że nie używamy jej do jakichś takich super celów. I tam była w Hostile Waters taka wizja tej przyszłości, że po prostu możesz sobie wyjść, niepotrzebne są sklepy ani nic takiego. Znaczy, w sumie ciekawe, to by była ciekawa taka wizja, jakbym analizować, jakby się ci mądrzy ludzie wypowiedzieli, czy to jest możliwe i tak dalej. Tam, to było trochę takie startrekowe, że są te komory tworzące, one są wszędzie. Wychodzisz sobie na ulicę i na rogu zamiast sklepu to masz tą taką komorę tworzącą. I w niej sobie możesz zrobić wszystko, bo ona jest ta idea tego równania, że E równa się MC kwadrat, że tam z jednej strony materia, z drugiej energia, nie? Że są już niesamowite sposoby generowania ogromnych ilości energii, jest metoda pozwalająca na przetwarzanie tej energii w materię, tak jak w Star Treku mieli replikatory. Albo po prostu, albo to, albo z materii po prostu jakiejkolwiek, robienie jakiejkolwiek innej materii, bo można po prostu zmieniać tam te cząstki elementarne. Te nanoroboty mogą po prostu nimi manipulować, można tworzyć cokolwiek. I taka maszyna, taka komora tworząca, ona ci może zrobić cokolwiek, po prostu z czegokolwiek, z jakiejkolwiek materii. Może ci zrobić jakikolwiek rodzaj ubrania, może ci zrobić jakiekolwiek jedzenie. Nie są potrzebni lekarze, bo to też rozwiązuje ta nanotechnologia. Tylko że tam to było w taki trochę taki niepewny sposób, znaczy ja bym takiej wizji nie chciał, bo tam to było tak, że te nanoroboty leczące, one były rozpylane tak wszędzie, że po prostu chodzisz i je wdychasz i one cię leczą z każdym oddechem. Ale ja bym w tym widział coś takiego, że ktoś by się dorwał, żeby tym zmanipulować, albo by ja jakoś głupio przeprogramował i żebyśmy mieli straszny problem. Ja bym to widział raczej w roli czegoś takiego, że idziemy do apteki, kupujemy sobie strzykawkę z takimi nanorobotami, po prostu wstrzykujemy ją sobie do organizmu, jak coś nam tam nie gra. I one nam podróżują w tym organizmie i leczą po prostu wszelkie napotkane nieścisłości. No tylko, że ktoś nie pozwala na taką technologię, na rozwój takiej technologii. To uważasz, Włodzimierz, by byłeś się dumny, mówi anarchy. Ile mnie nie było? A ja nie wiem. Nie znacjonalizujemy, bo ja nie uznaję narodów. Nacjonalizacja znaczy upaństwowienie. Ten termin odnosi się do państwa i narodu. Państwo też nie uznaje. Tak to moje za darmo udostępniać. Czy masz psa? Nie, ja mieszkam w bloku, także jakbym tu miał psa, to bym... Znaczy, ja wiem, że dużo ludzi ma psy w bloku, ale mnie by chyba krew zalała. Już prędzej bym kota wolał. Bo z kotem to tak ten... Nie wiem, z kotami się zawsze jakoś dogadywałem. A co, słychać szczekanie znowu? Ja tego szczekania za oknem już nie słyszę. Chcesz mu go wziąć w ramach redystrybucji? Dobra.
Społeczności by się łączyły w pewne wspólnoty, których członkowie mogliby z nich korzystać. Ale państwo to jest właśnie taka wspólnota. To jest, państwo to jest to, o czym mówisz, jak mi się zdaje. Zatem wydaje mi się, że państwo w dzisiejszej sytuacji musi istnieć jako po prostu funkcja taka koordynująca obronę przed innym zorganizowanym wpływem. To znaczy, jak ktoś się zorganizuje, to jest silniejszy, więc jak ktoś się zorganizuje w państwo, a my się nie zorganizujemy w państwo, to ten ktoś będzie silniejszy od nas, ten co się zorganizował. Kiedy zagramy, kiedy WWU? Ale mi się nie chce grać w WWU. Wiem, że moja idea jest dość utopijna. Znaczy, twoja idea jest na razie dość taka mglista. To znaczy, ja chętnie bym... Szczegóły są fajne. I co niby gwarantowałoby, że ludzie połączyliby się w te grupy i produkowali razem te dobra? No ale to jest państwo! Ludzie połączeni w grupę, którzy produkują dobra. Przejść do prymitywniejszej formy organizacji społecznej. Regia z poziomu płomiennego. Szczekanie. No, to jest już taki... Znana rzecz u mnie. Stream bez pytania, bez tam wspomnienia, że pieski szczekają, to nie stream. Państwo jest w pewien sposób wspólnotą, ale stosuje ono przemoc. No, ale przemoc jest konieczna w celu... Pewna doza przemocy w takiej zorganizowanej wspólnocie jest konieczna w celu przeciwdziałania siłom destrukcyjnym działającym na tę wspólnotę z wewnątrz. Jakby ktoś chciał taką wspólnotę rozpierdzielić, to trzeba użyć wobec niego siły, bo inaczej to można się rozejść, bo wspólnota zostanie rozpierdzielona. To w anarchizmie jest niedopuszczalne, więc taka wspólnota by nie mogła istnieć, bo każdy by ją mógł rozwalić od środka. A spoko, anarchy. Chcesz się dowiedzieć, to masz link. Czemu tam końcówka jest o ruchaniu, ale... Dobra, nieważne. To potem mi go wyślij jak coś na Steama, bo tu przecież nie będę czytał teraz. Jakichś artykułów, nie? Także ja jestem... Ja bym bardzo chętnie widział... Ja gardzę światem współczesnym właśnie z tego powodu, że minęło 15 lat, odkąd poznałem tą wizję z Hostile Waters. W zasadzie to jest główna rzecz, dlaczego ja tak lubię tą grę Hostile Waters. Może nie tyle gameplay, co właśnie ta wizja świata, wizja przyszłościowa, która przecież nie jest tak futurystyczna, to nie jest Star Trek. To nie jest Star Trek, że latają jakieś tam Enterprise'y w kosmos. Tylko to jest coś, co moglibyśmy zrobić. No przecież mamy totalnie kosmiczne, jak na, nie wiem, jak na, powiedzmy, jak na człowieka, który 100 lat temu żył. Teraz mamy kosmiczną technologię, kosmiczne metody pozyskiwania energii. Mamy super metody miniaturyzacji technologii. Oż ty skurczy synu. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Takiego noża w plecy się nie spodziewałem. Bazookie mi dajcie. Nie, co za rekt będzie. Ale skurczy by mnie pojechał. Masakra. A ja mam chyba jakiś złom. Skubany, ale mnie dojechał. Ale może się jakoś wybronię, ale chociaż pójdę z honorem. Zawsze można doprowadzić do jakiegoś... O, skubany. To jest właśnie to. Może jednak lepiej jest cisnąć po prostu w jednostki mobilne, a nie w głupoty. W rodzaju tych armat i tak dalej. Więc co, i teraz wystawię to, wyrzutnie. No i to jest ten problem, że te wyrzutnie są... Te armaty są fajne, ale coś przyjedzie i je skontruje. To jest najgorsza sytuacja, jak koleś ma te armaty i się umie bronić. Oś ty, wajzo. Aha, to że on już ma tutaj wejście do mnie. Także ta mina niewiele pomoże, bo on się tu może spawnować u mnie. No i ale to można skontrolować łatwo. No teraz mam problem. As, wajzo, ty. No jest problem. Przydałoby się dojść do czołgu i czołg wypuścić. Że on też może czołgi wypuszczać, no i co wtedy? Ale marnotrawstwo tej miny. No i co? Jest czołg. I co mi to pomoże?
to ci wielkiej krzywdy nie zrobi. On się tu gdzieś spawnuje, więc tam minę postawię. Ta mina się jednak przydaje. Tak, do kontrolowania tak do kontrolowania sytuacji. Okej, bazukarz taktyczny od tyłu. To w sumie źle. Ale dobra. Źle, ale dobrze. O! O, pięknie, pięknie. Teraz tutaj jesteś zmasakrowany. Kontra. Oż ty skurczy synu. To trzeba będzie skontrolować tym. To trzeba będzie rozwalić szybko. Fucking shit. Ale dobra. Jakaś sytuacja naprawiona. Dobra, to się moim zdaniem rozwali. Oż ty skurczy boku. O, bardzo niedobrze, bardzo źle. Rakieta, dobra, wybronione. Ostatnia szansa, nie pozwalam, żeby się skończyło. Czołg, dajcie mi czołg. Królestwo. Nie, dobra. Chciałem to skontrować, ale... to gdzieś. A teraz tam puścił chyba rakiety. Ale mogę to... Dobra, yes! Dałem sobie kawkę wcześniej, już te efekty przestają działać. Ostatnio żyję chyba tylko dzięki kawie. Nie, tabletkę wziąć sobie. Ty to masz kwanty jakieś skojarzenia i to nie jest artykuł, tylko kanał YouTube'owy. No to tym bardziej nie mógłbym teraz tego zobaczyć. Ale jakie mam skojarzenia? Naprawili tak skutecznie, że pingi zamiast skakać. Skoro zakłada niestosowanie przemocy, to z definicji jest utopijna, bo zakłada sprzeciwienie się naturze człowieka jako zwierzęcia. Dystopijna. Znaczy no, jak się ten układ powstrzyma przed stosowaniem przemocy, to zastosują przemoc wobec niego, nie? Ta... Kurde, dostałem tą artylerię, teraz się zastanawiam, czy jej nie wywalić w kosmos. I sobie dać ten czołg zamiast niej. Sherman. Jeszcze spróbuję trochę się tą artylerią pobawić. Kurde, przydałby się hajs. Żeby ulepszyć ten mój tank destroyer. To jest dobra jednostka. Ale to potrzebuje 2000 aż skrzyń. Czy tam kluczy, zapasów, powiedzmy. Zapasy, platonowe zapasy. W ogóle co to za gra? Aha, bo ja tu żebym dał live show. To jest... A zaś ten sam koleś. To jest Battle Islands Commanders. Mamy tu nawet klan. Jest tam Serpent, jest Gelwe, chyba jest Terminat, jest Marek. Jest ktoś jeszcze, kogo nie znam. Samolot jest tak do luftu. Nie wiem, co tu ludzie używają. A co to? Człowiek jakiś brędec, czy co? A, z tymi sobie poradzimy. Proszę, jak rozjechane. Chociaż trochę potraciłem hajsu. Się trochę spaliłem hajsu. A, jest problem, kurde. Głupio zrobiłem, źle. Chociaż... Ale nie. Piechota jest paradoksalnie dobrą kontrą na takie jednostki pancerne jak ten tank destroyer, bo no ono musi strzelać pojedynczo, nie? To by była fajna gra w klimacie OW taka. Właśnie. Jakby te jednostki były na przykład takimi jednostkami z OW. To by był fajny bajer. Tak mi się wydaje. Czemu ty nie strzelasz? Strzelaj, kurde, do tego okrętu! To ten okręt trzeba zniszczyć. A nie tam gdzieś. Zajmuje się głupotami. No nie mów mi, że on też będzie atakował to.
please. I please you. Please. I beg you. I please you to w ogóle coś innego by znaczyło. Albo to. To mnie na początku tak rychciło, jak Marek tego używał, ale teraz wiem, że to się da tak łatwo skontrolować. W ogóle piechota jest strasznie imba w tej grze. Fajna jest. To też się też mnie Marek tego nauczył, jak mnie rektował. Hello. Nie! Ale zmarnowałem dla Mersko. Ale znubiłem. Ale i tak GG. Get wrecked. Nie wiem, czy tu zna Battle Isla. Nie, to Kidbox nawet nie zna tej gry. Także. Live show. Co za niszowe gry. No, takie. Battle Islands Commanders. Siema Nihidot. Ja myślę, że świat byłby super, gdyby nie było takich ludzi, którzy wydaje mi się, że są. Taka trochę teoria spiskowa, ale jestem pewien, że tak jest taki spisek. Że ja bym proponował świat podobny do tej teorii, którą mówiłem. Tych moich marzeń, do których zainspirowało mnie Stillwaters. I mi się wydaje, że mielibyśmy takie rzeczy, że bez problemu mielibyśmy takie rzeczy. Generalnie ja myślę, że postęp technologiczny jest kluczem. Taki inteligentny postęp technologiczny. Na przykład nie mielibyśmy problemów z różnymi tam teoriami, czy na przykład, się kłócą, co tam robić z... Chociaż to jest ciężka sprawa, nie wiem, czy mówić o tym. Wiecie, tam chodzi o to, o ludzi tam z różnymi wadami genetycznymi i tak dalej. Straszliwymi problemami, które nie pozwalają im funkcjonować. Gdybyśmy mieli odpowiednią technologię... No, z czego on tu używa, wariat? Technologię... Taką z dziedziny tam badań genetycznych i tak dalej, w tym sensie, to moglibyśmy po prostu od razu naprawiać każde takie problemy. Co teraz, muszę się skupić na mnie. Dobra. I koleś ma ciekawe taktyki. A, ja to zlamiłem, bo ta mina zostanie totalnie zmarnowana przez te piesy. Co tu jest? Chyba jakieś miny koleś użył, bo... Co tu, jakieś takie dziwne lagi są? Ktoś tam rozłożył miny, widzę. Dopiero teraz zauważyłem, że te miny można... Co tu się dzieje? Jakieś takie mignięcia są. Te cholerne pieski. Teraz by mi się, kurde, przydało, wiecie co? Ten taki zwykły bunkier, jak ten koleś ma. Kurde, koleś ma strasznie tymi minami się je. O, ale te miny się da wysadzić. Świetnie. Tą armatką. Dobrze. Ale dobrze, koleś używa pierdu. Oho, ho, niewidzialne jednostki. Jakim cudem ja to widzę? Taki overkill. On teraz zginie. Ale kurczę, coś... Co tu się dzieje? Jakieś dziwne lagi mam. Myślę, że to sobie poradzą. Dobra, jakieś konkretne jednostki mi się przydały. Czołg. Nie niszczycie czołgów. Kurde, ban, co za lagi? WTF? Gra mi się blokuje. Kurde, balans, już się nie da grać. Zaczynamy wszystkie. WTF? Co to za cheaty? Kuba, stawiaj tę minę szybko. Co za skurczybek? Jakichś cheatów cholernych używałem. W ogóle sterować nie mogę, niczym. Moje lekcje mnie tutaj. Take him out. Hit me
I co, przegram teraz. Fuck. A zdążyłbym zniszczyć ten bunkier. Jeszcze sekundkę. Ale co to się działo w ogóle? Jakieś zakłócenia czasoprzestrzenne na linii. Rosjanie wjechali z zakłócaczem czasoprzestrzennym. Przyszłość jest lewacka, bo jak dojdziemy do takiego rozwoju technologicznego, że człowiek nie będzie musiał pracować, to będą socjale za nic. Też jest ciekawa sprawa. Też by się musiał ktoś inteligentny nad tym wypowiedzieć. Bo z drugiej strony ktoś będzie musiał zapewnić te wszystkie rzeczy, nie? Nawet te zaawansowane technologicznie, ktoś to będzie musiał zapewnić. Albo osoby prywatne, wtedy będziemy mieli kapitalizm, albo rząd, to wtedy będziemy mieli socjalizm, ale rząd, kontrola rządu nad czymkolwiek jest, powoduje taką, jakby zmierza do opresyjności. Tak, te funkcje zmierzające tam do zera. Czy tam jak te wszystkie układy fizyczne zmierzające do entropii. Że, znaczy generalnie ludzie są... Jest powiedziane, że ludzie są dobrzy w głębi serca, ale jakoś tak ludzie są skłonni do zła. Że do takiego... Właśnie zmierzają do tego właśnie, do tego wykorzystywania. Wykorzystywania, jeżeli już są przy władzy, to wykorzystują tą władzę do tego, żeby sobie polepszyć własną sytuację, a niekoniecznie do tego, żeby ludziom się żyło dostatniej, a przyszłość była świetlana. Jak to było w tym cytacie? Żeby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatnie. Mam nadzieję, że się skończą te jakieś dziwne rzeczy, jak teraz odpalę, że już nie będzie takich lagów. Zwala mi ten hitbox na żywo od 192 godzin 48 minut. No i co zrobisz? Aż ty. No nie za kompresję. A ty nie masz za się... Wow, shit! Holy shit! Okej. Chyba jednostki. Sytuacja, jak to się mówi, jest contained. No, skupam. A, też ma armatki. Powiedz, jeszcze nie widziałem. Nie widziałem, jak to działa w sensie. A, to jest dobre. No, aż koleś tu widać, że ma jakieś imba jednostki. On the move!
No i dobrze, bardzo mi dobrze. Bardzo mi dobrze, zareksony jestem. Lipton. Wszyscy odwalili się od cudzej własności. No. Ale tylko tak troszeczkę by trzeba, nie? Bo coś tam by musiało iść na to wojsko i tak dalej. Jakaś policja, jakieś służby podstawowe. Jakaś podstawowa opieka zdrowotna. Żeby te armatki jednak wymienić. O, się... to znaczy, że za 15 godzin dodadzą to do gry? Ciekawe. Jeszcze jedna jest rzecz, którą ja bym chciał. Takie coś, co Serpent używał. Tak jakby czołg do walki na bliski dystans w melee. Taki jakby traum minowy, który tutaj może masakrować jednostki tą taką, jakby tymi wirującymi płatami. Nie jest zbyt realistyczna gra. Co dał zamiast tego? Ciekawi mnie ten ciężki czołg. Mi się wydaje, że to jest po prostu coś tak jak to, tylko że lepsze. Bo to nie może kosztować jakoś masakrycznie. To by było sprawiedliwe, jeżeli by to kosztowało 7 punktów przynajmniej. Ale mi się wydaje, że to kosztuje 6. Jeżeli to kosztuje 6, to znaczy, że coś tu jest nie tak. Ha. Ale za dobre to jest. Chociaż znowu jakbym miał... Kwestia z jednostek przeciwpancernych. W takiej sytuacji. Przykład mina przeciwpancerna. Mina przeciwpancerna mogłaby to zrekcić. Kosztuje tylko 2 punkty, ale znowu zamiast czego to dać? Aby minę przeciwpancerną dać zamiast tego czołgu. Tak się zasiało minami cały ten teren, to nie byłoby głupie. No to niewiele kosztuje. Nie wiem, czy to będzie używało. Ta mina przeciwpancerna. Teraz mam dwie nisko level... Teraz mam same kontry. To bym chyba wywalił. Jakąś jednostkę taką mobilną zamiast tego bym sobie wziął. Taką bardzo mobilną. Ten moździerz. Chociaż to w sumie nie jest, to jest dość potężne, jak się tego dobrze użyje. Gdzieś tam na tyłach, jak się pojawi, to może zmasakrować nieźle. Nie wiem dlaczego wszyscy ostatnio mają te takie kolory błękitne. O, hello. A, kurde, nie zrobi się ta mina, chyba nie zdąży się zrobić. No i co? No i dzień dobry, do widzenia. O, błagam, wejście mi tutaj. Kurde. A, nie muszę. A nic z tym nie zrobisz. Wylatuj wszystko, powiedz. No i co powiesz na to? Dobre kombinacje, dobre kombinacje. O, to właśnie, o tym mówiłem. No, żeby mi się tylko teraz to, ta mina zrobiła. No, czemu? A, to pewnie działa jako... To pewnie wypełnia swoją funkcję tego trału przeciwminowego, ale żebym zlamił. Koniec, kaplica. Dobra, zrecony jestem. Zmaskowany. A, głupio, same błędy. Same błędy. Wszystko jest w ciemnej D.
Totalna masakra. Przestaje iść. Tak mi szło fajnie. Nie, no koniec. Wrogie są. Koniec. A, tak pięknie on by. Tak pięknie by go wywaliło na tym linie. Po prostu. A, bombowiec. Cheaterskie broni. Coś mi przestaje iść. Jeszcze ostatni raz. Za mało chyba jednostek mobilnych mam, a za dużo bzdur. Jakichś tych cheatów. Tak zwanych cheatów. Jakiś rusek śmieszny. To teraz zwycięstwo jest kwestią honorową. Stawmy miny wszelkiego rodzaju. Żony pewnie widzi. O ty, cheaterze. To jest właśnie poprawne użycie tego moździerza. Już stracę ten. Bóg na nim. A, za późno. No i co? Jeden na jednego. Jeden bunkier na jeden bunkier. Bądźmy gramatyczni. No co ty tam spuszczasz? Okej, poszedł tamtędy. A, za daleko tą minę puściłem. Jestem idiotą takim, że ja to widzę. Źle zrobiłem, co zostanie zwrócone szybko. Hmm. Oż ty łajzio.
Mam nadzieję, że ta mina nie została umieszczona za daleko. Zróbcie to. Zniszczcie to. Kretyni. Tam wyleci plecie, a nie nie. Yes! Kurczę syn, a już było tak blisko. Ty cholerny ludzko. Ale było blisko, była wyrównana walka. Takie odwalenie się od swojej własności prowadzi do nieproporcjonalnego zarobku. Do wykonanej pracy niestety, bo jak ktoś rozkręci swoje przedsiębiorstwo w takim prawdziwym kapitalizmie... To co? Tu zapraszam jak coś do zabawy. Takiej zabawy, zobaczysz, czy ktoś coś napisał. Nie, nikt się nie dołączy. Znaczy teraz i tak jest ciemno, nie? Ale jest takie wymyślenie coś takiego, że... podsunęło mi tą myśl, jak Zon wrzucił te fotki tych wszystkich fajnych wydań Original War. Może, no, różne gry ludzie zbierają. Czasami się zdarza, że ktoś po prostu lubi jakiś tytuł i ma dużo egzemplarzy tego, albo jakieś różne wersje. To jakbyśmy się tak powymieniali, pochwalali, nie ma takiego słowa chyba, różnymi swoimi takimi zbiorami. Wrzuciłem swoje Hostile Waters. Kiedyś miałem jeszcze takie pudełko, tylko w wersji polskiej. Ta płytka jest z wersji polskiej, ale nie mam już. Straciło się gdzieś podczas przeprowadzki. Nie wiem, czy też nie miałem takiego pudełka do tej płytki, chociaż jakbym miał, to bym chyba miał jeszcze. W polskiej wersji chyba też nie było tego czegoś. Tu na tym pasku pisze, chyba nie widać, Limited Edition Booklet i to było to. W brytyjskiej wersji, a to jest polski odpowiednik tego. No i takie obydwie rzeczy też były po jednej w brytyjskiej wersji. Ta wersja brytyjska taka na trochę takim lepszym papierze. Tak mi się wydaje, takim twardszym chyba. I na przykład ten informator, powiedzmy, czy to tło takie fabularne, w brytyjskiej wersji jest kolorowe w środku, natomiast w polskiej jest już czarno-białe. No a tego w polskiej nie ma. To płytka polska, płytka brytyjska. To moja pierwsza wersja, jaką miałem, to z Playa. No i pudełeczko. W ogóle tak myślisz sobie nie kupić. Można kupić nowe, kompletnie opakowane jeszcze w folii na Allegro. Mają, nie wiem skąd mają, brytyjskie pudełka. Korci mnie, żeby skupić 150 zł. Także zapraszam jak coś do postowania swoich takich własnych, jakieś, jak ktoś ma jakieś zbiory, jakieś gry, dowolnej. Taka zabawa. W ogóle kiedyś widziałem taki kosmiczny zestaw Earth'a. Wiecie, stąd ta nasza seria strategiczna polska Earth, na którą się składa trylogia Earth 2150. Tu nie ma adblocka. Wszystkie reklamy. Earth 2150. Potem dwa kolejne dodatki samodzielne do tego. World War 3 Black Gold. Czyli wersja współczesna na tym silniku. Wersja drugowojenna, czyli Panzerklaus, czy tam w innej wersji Frontline Attack, War Over Europe.
Jeszcze poprzednik starożytny, czyli RF2140. Nie wiem, czy tam koleś miał też 50-kę. O, nawet Final Conflict, jakiś dodatek. To to za bardzo nie grałem, bo to mi się bugowało. Nie ma obrazku nawet. Ten Final Conflict ma obrazki? Kurde. Chciałem to kiedyś zastreamować, tą 40-kę. To jest taki, to jest coś w stylu tych pierwszych Command Conquerów. Są obrazki? Kurde, nie ma obrazku. Były chyba jakieś dwa pakiety misji. Ale mi się krzaczyło, kurde. No. Coś takiego. Strasznie oldschoolowo. O ile tamta gra była oldschoolowa, to 50-ka już była 3D, natomiast to nie było 3D, to było 2D. To było takie strasznie oldschoolowe. W to grałem najmniej. Ale taka ciekawostka. W sumie jak w porównaniu z Command Conquerami, w porównaniu z takim kurde Red Alertem 2 na przykład, albo Tiberian Sun, czyli tą drugą generacją Command Conquerów, to kurde wygląda ładniej, a to chyba nawet jest starszy. Aczkolwiek tego trzeba sprawdzić. No, paradoksalnie grafika tu jest ładniejsza niż w... w 50-kach, no bo to tu można było, to tak jak w OW, nie? Tu można było zrobić ładną grafikę, bo to nie było 3D. No i w każdym razie, widziałem taką koleś, miał po prostu wszystkie, nie wiem czy wszystkie, ale masę po prostu różnych wydań i to takich jakichś potężnych, takich super wydań specjalnych, takie już nawet nie te boksy takiej wielkości, tylko jakieś takie ogromne paki, z paki cudów po prostu. Nie wiem. To było gdzieś na tych stronach, tam World Earth Center, gdzieś to widziałem. Vets World Center, tak. Jest to archiwalne. Ciekawe, tu gdzieś powinno być może jakaś galeria. Nie, czy to było na tej stronie, czy na jakichś tam innych. Było tych stron kiedyś, ale to... Strasznie żałuję, że... się nie interesowałem, jajco. A prasa może? O, to w gazetach. To były czasy, kurde, jakby te wszystkie gazety. Fajne. I fajne gry były w tych gazetach też. Opisywane. A nie dzisiaj, jakiś syfilis. To było coś. Ale gdzieś... Gdzieś to było właśnie. Gdzieś na tych stronach. Może to nie na Wecu. Chyba jakaś inna strona. Może w ciekawostkach. Tylko, że niestety nie działa ta... Screens nie działają. Elf za granicę. Ciekawe pojazdy. Klan. Liryki. O lol. Książeczka. O Erfie, dodatek specjalny do świata gier komputerowych, numer 4 z roku 2000. Kurde, z 2000 to ja chyba nawet nie mam tych. Nie mam żadnych jeszcze czasopism. Ile ja miałem lat wtedy? 7 chyba. Wow, ale jazda, 64 strony. To był, kurde, mieć coś takiego, tak wygrać życie. Wersja alfa, to kiedyś czytałem. RF3. Możliwe, że ten RF3 by był lepszy niż RF2160. Ciekawe, czy jakieś modele gameplayowe były.
Bo 60 była dla mnie totalnym zawodem. Klocki. Ale jazda. Wydania w Polsce. O, możliwe, że się zbliżamy. Takie coś było fajnie mieć. Możliwe, że się zbliżamy do celu. O, takie coś, kurde. O, to jest to! Jakiś rosic. Patrzcie na to! To jest polska historia tworzenia gier. Nie widzę tutaj 60. I w sumie dobrze, 60 to jest taki. Taka czarna owca. Ale Frontline Attack, Black Gold. Podstawka 50. Moon Project, Lost Souls. A Lost Souls nie ma tego? Widzę, że ma dwie podstawki, ale. Nie ma boksa z Lost Soulsów? To będzie 40 chyba. O, tu. A, może. Cóż to jest? Collector's Edition! 50, ale jazda. To musiał być kosmos. Co tam, co tam? On już nie musi pracować, a zarabia krocie. A większość społeczeństwa musi pracować na jego środkach produkcji. A nie wiem, czy to jest takie proste. No to może z naszej perspektywy tak wygląda, że on nic nie musi robić. Ale on musi przecież tym zarządzać, żeby to działało, żeby nikt go nie zrobił w bambuko, żeby nikt mu tej firmy nie rozwalił, żeby nikt nie zaczął coś tam na lewo odprowadzać, żeby nie zaczął mieć jakichś problemów z prawem, żeby jakaś konkurencja potężna nie zaczęła jakichś środków wobec niego kierować. Myślę, że to też nie jest taka prosta sprawa, że o, osiągnąłem to i jestem prawie tak, jakbym do raju trafił. Mi się wydaje, że to jest taka inny rodzaj, po prostu inny rodzaj kupy rzeczy, którymi się trzeba zajmować. Tak, my musimy się zajmować rzeczami, jakimiś obowiązkami tam, które nas dotyczą, a w zamian możemy sobie na przykład pograć na komputerze albo napić się tam browara czy czego. No to on może znowu też ma swoje tam dział kwestii, którymi się musi zająć, a w zamian może się tam napić, nie wiem, jakiegoś Johnny'ego Walkera z premierem, czy tam jakimś inną gwiazdą, albo iść na jakąś galę i tam się napić. Jeśli ktoś. A większość społeczeństwa musi pracować na jego studiach produkcji i musi oddawać część swojej pracy jemu. A jak to oddawać część pracy jemu? Czy to jest zwrot tego, co on włożył, żeby to zorganizować, nie? Kwestia jest, czy tam jest ten sprawiedliwy podział tego wszystkiego. Jeśli ktoś nie ma możliwości oszczędzać, to nie ma nawet szansy kupić środek produkcji, nie ma możliwości oszczędzać. Nie zabieram przedsiębiorcy tego, co on robi i tego, że nie jest to łatwe. Ale to właściwie nic nie produkuje. Nic nie daje społeczeństwu. Ale co nie produkuje? Tego nie rozumiem. Teoretycznie to jakby można by zarobić jakąś nieprawdopodobną. Na przykład nie wiem, czy wiecie, ale jest 35 milionów w Totka. Jest, losowanie jest jutro, więc macie szansę dać szansę szczęściu. Także to by była chyba taka kwestia, nie? Że wygrywając taką kwotę i mając umiejętność odpowiedniego zarządzania nią, zabezpieczenia jej. To teoretycznie nie trzeba by już nic zrobić, bo wystarczyło nam to na długi czas.
Musielibyśmy się tylko zastanowić, jak to zabezpieczyć, żeby tego nie stracić. No, trzeba to jakoś zainwestować. Jakieś złoto, czy ziemię, czy co tam teraz jest bezpieczne. Jakbym ja tak wygrał jutro te 35 milionów. Ile kosztuje zrobienie gry? Jak sprawdzić, jaki jest budżet gry jakiejś? A poszedłbym do jakiegoś studia, zaproponowałbym im: zróbmy grę strategiczną, RTS-a klasycznego. Takiego, co teraz nie robią. Albo robią źle, jak tam, nie źle, ale nie do końca dobrze. Chociaż w sumie na samą wychodzi. Tak jak goście od ten Ugen Systems trochę zlamił to Act of Aggression. Ile jest na przykład taki budżet? Przykład, kurde, nie ma jak to sprawdzić. Na przykład taki budżet Act of Aggression. Taka gra, nie wiem czy kojarzycie, to pokazywałem na streamie. Act of Aggression, taka gierka. Jest jakaś tam idea, że nie można pokazywać, nie można streamować filmów, nie? Ale własny to chyba mogę, nie? Kto mi zabroni? Powiedzmy, tylko że ja tu adblocka nie mam, kurde. Także nie powinienem własnych filmów odpalać. Ale wiecie, o co chodzi, taki RTS. Chyba widzieliście, albo nie. Że ja to pokazywałem kilka razy. Taki RTS, ale to kurde, przerąbali trochę. No, zrąbali mechaniki, nie ogarnęli dokładnie, jak to powinno być. Albo taki na przykład, ale nie ma jak sprawdzić, ile to kosztowało. Albo taki Command & Conquer Generals. Ile to mogło kosztować? Jak to sprawdzić? Koszty produkcji? Czasami to na Wikipedii jest jakaś gra, ile to kosztowało, albo przy filmach tak jest, ale nie ma tego, jak to sprawdzić. Command & Conquer Generals. Zobaczymy. Raczej 1% stawiam, że będzie taka informacja. Ile to mogło kosztować? Ile to mogło kosztować? Zrobienie coś takiego. Nie wiadomo. A, Chińczycy to zbanowali? Przecież to... Ale dziwne, przecież to nawet tak fajnie pokazuje, z frakcja chińska i w ogóle. A, Niemcy są taki naród, po prostu lepiej by było jakby... Ile to mogło kosztować? How much costs making a video game? How much does it cost to make a big video game? Dobre pytanie. Jest to most expensive. Zobaczymy i potem przerzucimy to na polskie. Czy da się genre, żeby strategii? Nie da się. A, total cost. Czy jest jeszcze ten marketing cost, nie? A weźmy sam development cost. Dałoby się, wcisnęłoby się trochę kasy youtuberom, to by mi to rozreklamowali. Development cost, to się liczy. To jest nie, bo to są jakieś mega gry. Gdzie tu jest jakiś RTS? A co tam na czacie? Inwestowanie jest tworzeniem niczego. Zależy, w coś inwestuje, nie? Jak inwestujesz w jakieś złoto czy coś, to no to faktycznie, to jakby nic z tego... Chociaż nie, no przecież to jest... Patrz, ale spójrzmy na to w tym sensie. Robisz... To jakby nie używasz tego... Nie jest jakby to samo, co, nie wiem, założenie jakiejś tam mleczarni, nie? Że produkujesz mleko. Ale... Powiedzmy, że no przecież nie musisz siedzieć i pierdzieć w stołek, nie? I na przykład grać w CS-a. A te kasy używać po to, żeby sobie, nie wiem, tam kolejne pizze zamawiać. Tylko możesz na przykład, nie wiem, robić coś twórczego. Tworzyć jakieś dzieła artystyczne, albo zajmować się jakąś filantropią.
wspierać jakieś takie dzieła, jakieś, powiedzmy, akcje pomocy potrzebującym. Albo możesz coś tworzyć takiego własnego, jakieś, nie wiem, jakąś stronę internetową o jakiejś idei, albo gry komputerowe, albo jakieś sfinansować jakieś stworzenie jakiegoś filmu niezależnego, albo jakieś tam działania informacyjne, albo polityczne, jakieś założenie partii z tego. Też w sumie partia nie jest materialna. Jakaś idea, nie? Jakieś stowarzyszenie. Tworzenie intelektualne. A no właśnie, a taka inwestycja nic nie daje społeczeństwu, nikt tego nie może użyć. Czy odrzucasz cały system gospodarczy, który wytworzyła ludzkość? Zacznę do tworzy do Rzesza Wodka. Wybrać stream, jak jedyni widzowie prowadzą dyskusję, co kogoś ignorują. Ale mi się to podoba, to jest fajne. To jest dobrze właśnie. To jest takie coś bym chciał w sumie. Przecież co można gadać... jak ktoś gra w grę, to jak to można skomentować? Jak ta gra jest jakaś nowa, albo nieznana, to jeszcze coś można. Nie ma tu żadnych RTS-ów, kurde. O, Witcher 3. Ile Witcher 3 kosztował? 46 to jest co? W milionach dolarów? Milionach dolarów. Kurde, a ile jest te 35 do wygrania? Powiedzmy tam, nie wiem jak, ile tam podatku trzeba odprowadzić. Weźmy 30 milionów. 30, tak ogarnię. PLN to USD. Zrobimy tak. Czy się... Dobrze, ja to już trochę nie widzę. Dobrze, co zrobimy? Te miliony? Tysiące, miliony? 30 milionów PLN-ów na USD. To jest 7 milionów. Co możemy zrobić za, powiedzmy, 6 milionów? Bo tam jednego to bym przepił. I co możemy zrobić za... O kurde, nie ma takich gier. 20 milionów potrzebujemy, żeby Enter the Matrix zrobić. Kurde. Może taką prostą grafikę chociaż. Żadnego Command Conquera tu nie ma. Po prostu. A ile kosztowało zrobienie na przykład Original War? To ktoś musi wiedzieć. Anarchy, nie wiesz czasem... Zresztą anarchii w kapitalizmie nie ma ludzi biednych, nie z własnego wyboru, bo takich, którzy po prostu nie mają się wybrać. Ale nie ma, nie da się takiej sytuacji... Znaczy, są... Nie da się zrobić ustroju idealnego. Można go tylko jak najbardziej zbliżać do idealnego przez podejmowanie odpowiednich decyzji, jakieś tak kształtowanie tego. Najlepszą, idealną sytuacją, chyba taką w miarę realistyczną, by było jakby każdy mógł, znaczy jakby były takie duże możliwości wzbogacenia się własnego. Każdy by się mógł łatwo wzbogacić, to wtedy bym mógł użyć pieniędzy do pomocy tym, którzy się nie potrafią wzbogacić sami. Z różnych racji. Albo na przykład, nie wiem, są w jakiś sposób uszkodzeni, albo są głupi po prostu. Nie potrafią podejmować mądrych decyzji. Jak teraz mamy te różne tam organizacje charytatywne i tak dalej. To jakby się ludzie... Znaczy zakładając też, że ludzie by byli dobrej woli. To znaczy ludzie by byli, postępowaliby moralnie. A to potrzebna by była jakaś moralność. Też jakaś. Jakaś chrześcijańska, czy coś takiego. Taka premiująca pomoc bliźnim. Plus właśnie, żeby ludzie się mogli łatwo bogacić i żeby premiowana taka, dobrze by w głowach ludzi była taka idea pomocy bliźnim i rozwoju społeczeństwa. Wtedy to by było imba. To by rozwiązywało, to by był układ, który by rozwiązywał swoje problemy, tak mi się wydaje. Ile kosztuje opracowanie... Ile kosztuje opracowanie gry strategicznej? O, to jest pytanie. Nie wygląda to ładnie. Jakiś Frogger 5 milionów. Takiego Froggera byśmy mogli zrobić.
za taki hajs totka. Ale to nie wygląda jak Command Conquer. Okej, okay, przesuwamy się. Dobra, może tu będzie... O! Crash Bandicoot powstał za niecałe 2 miliony? Ale to który Crash Bandicoot teraz? Bo ja znam tylko tego na PSX-a. A, to nawet nie wiadomo. To wszystkie to nazewnictwo nie jest takie logiczne, że tam 1, 2, 3, 4. Dochodzimy do momentu, w którym powinny się pojawić jakieś Command Conquery, ale oczywiście po co? Kurde, no. Żadnych strategii. Czy albo nie widzę po prostu. To Freedom Fighters to było coś takiego z widokiem z góry. To było bardziej RPG chyba. Pamiętam, że miałem jakieś demo. Pamiętam, że można tam było rozwalać elementy otoczenia, tam straszyć ludzi i tak dalej. Dlatego to demo tak masakrowałem. O, Empire Earth 3. 10 milionów. Trochę by się zebrało na Kickstarterze i by było. Zrobiłoby się prototyp, odpaliłoby się jako Early Access. Jakieś tam dwie frakcje by się zrobiło na początek. Tak, był Not HDI i by było. The Witcher 2 kosztowało 25 milionów złotych, a ciekawe ile jedynka kosztowała. How much costs making a strategy game? How much will it cost to build a good strategy game? No, dobre pytanie. A game like Game of War. Dziwne strony jakieś. Coś by się zrobiło, zakładam. Za takie 35 polskich złotych, milionów. Ktoś to coś rzucił? Nie. Silence have fallen. Dobra, to chyba tyle, nie? Będziemy kończyć. Chociaż fajnie mi się czyta tą dyskusję. Cóż tu się dzieje? Szaleje mi prędkość internetu. Jakaś przerwa była?
302 zgubionych klatek. Jest jedna rzecz, którą bym chciał sprawdzić. Ja nie wiem, czy się opłaca.
Jakby tak... Ile można pić mocnych kaw dziennie, żeby to nie wpłynęło źle na człowieka? Czy ma jakieś doświadczenie? Bo ja zwykle kawę piłem tak doraźnie. Ale ostatnio to kurczę, po prostu się zmieniła w moje paliwo do napędzania mnie. Ściąga w cenie głównie skręt, także zaczynamy od danych założeń. Co to za film jest? Aż muszę to zobaczyć. Czy to nie będzie czasem... Nie. Cześć. Cześć. Niestety możecie wyciszyć. Kiedy w ogóle ustawił mi film Michalkiewicza, tak? A za jego głową jest ten taki Feniks nowej prawicy, tak się ustawił, że to wygląda jakby Michalkiewicz rogi miał. Wszystko tak fajnie brzmi, wszystkie idee. A co tak naprawdę można wprowadzić w rzeczywistości? Nikt nie pozwoli na zmianę systemu. Są potężni ludzie, którzy trzęsą tym wszystkim. Czepią kasę. Mają wpływy, które uzyskali na monopolu, na jakąś tam rzecz. Paliwa. I oni nie pozwolą na to, żebyśmy mieli super zaawansowane technologicznie źródła energii z tanią energią. Albo ci od koncernów farmaceutycznych znowu nie pozwolą, żebyśmy mieli zaawansowaną, prostą, użyteczną i skuteczną technologię medyczną, tak jak te nanoroboty leczące. Nikt na to nie pozwoli. To mnie dobija tak. Zresztą się żyć nie chcę po prostu w tym świecie. Kwantów i do recenzji, ale czego? Najpierw będzie jak ludzkość wyginie. Znaczy jak ludzkość wyginie, to my wyginiemy. Znaczy to tak fajnie się mówi, najlepiej będzie jak ludzkość wyginie. Ale jakby już ktoś zaproponuje, no to zacznie od siebie, nie? No to już nie jest tak fajnie. Wtedy się okazuje, że ten argument jednak nie jest taki fajny. Jest taki fajny tekst do momentu właśnie, aż ktoś zaproponuje coś takiego. Rozpoczęcie. Tego od siebie. Tak, sprawdźmy jedną rzecz. Spróbuję się zreanimować moim wiernym przyjacielem od lat, czyli moim uzależnieniem, moim nałogiem, krótko mówiąc Principolo. Standardowe Principolo to złote. I teraz będzie tak. O, w ogóle ktoś tu pisze do mnie na Steamie. Nie chce się żyć po prostu. Ruchają nas w tyłek. Gdzie to jest? A, okej. Okay. Ostatnio widziałem po prostu... Natrafiłem podczas moich wojaży YouTube'owych na czyjś tam... Aha, tylko tak, muszę na chwilę to zlikwidować, bo tam będą moje super tajne hasła do logowania i... Wersja podstawowa. Niestety, muszę włączyć wersję podstawową, bo tylko na wersji podstawowej jest kampania. Okej. Okay. Czy słychać coś? Czym się różni korporacjonizm od kapitalizmu? Czy kapitalizm się nie staje korporacjonizmem? Staje się, jeżeli jest gwarantowany prawnie, tak jak obecnie. W kapitalizmie doktrynalnym zaistnieć nie może, bo monopolistyczna korporacja nie powstanie w ramach wolnego rynku.
Ale dlaczego? Bo to jest w sumie ciekawe. Jest jakaś teoria, że wolny rynek sam by na coś takiego nie pozwolił, czy ktoś by musiał siedzieć i pilnować, żeby tak się nie stało? Gdzieś chyba już słyszałem taką dyskusję i ktoś argumentował, że to jest... Że to jest takie... Taka naiwna nadzieja, że ten wolny rynek sam będzie się utrzymywał. Znaczy, abstrahując od tego, że ktoś musiałby być, kto by kontrolował, żeby tego wolnego rynku nie zniesiono. Jakaś tam kontrola na to musiałaby być. Aha, dobra, teraz już mogę pokazać, o co chodzi. Nadzieję, że wszystko działa. To będzie takie straszne znamienie. Niestety nie mogę włączyć trybu streamerskiego, to znaczy trybu grania po prostu na jakimś super niskim poziomie trudności, gdzie przeciwnik nie ma mózgu, ma mózg wyciągnięty, który leży koło niego w słoiczku. Nawet jeśli uda ci się dumpingowymi cenami usunąć z rynku konkurencji, powstanie nowa, jeśli dowalisz kosmiczną marzeń. Czekolado, dodaj mi sił i energii i mocy. Grałem w to milion lat temu. Continue, ale nie, pokaż mi misje jakie są. Jeszcze ostatnia misja została. Natomiast ja widziałem jedną misję konkretną. I to było to, Into the Chimera's Lair. Znaczy, oni zrąbali, ta gra mogła być super, ale oni zrąbali z przekomplikowaniem tego wszystkiego. Nie nauczyli się po Command Conquerach. To po prostu... To jest głupie. Te firmy i wszyscy uważają, że nie da się zarobić na RTS-ach teraz, takich fabularnych i prostych. Ale nikt takich RTS-ów nie robi. Więc skąd oni to mogą wiedzieć? Nikt nie robi klonów Command Conquera, takich bezpośrednich. Albo ktoś... Po prostu, a jak ktoś już zrobi, takie jak to nie jest wierna kopia. To nie jest wierny klon Command Conquera. To nie jest według duszy Command Conqueru, bo to na przykład ta gra, ona jest przekomplikowana. Oni przekombinowali, jak ją zrobili. Tutaj są ładne, jest ładna grafika, ładne jednostki. Teoretycznie wszystko jest okej, ale jest przekomplikowane. Są przekomplikowane surowce, przekomplikowana budowa bazy. Jednostki są przekomplikowane. Nie ma prostych rzeczy, że czołg, pojazd przeciwlotniczy i artyleria i wszystko jest produkowane w jednym budynku, a w innym budynku są... w laboratorium, tak jak w Original War. Original War to tą rzecz zrobiło dobrze, że Original War jest logiczne do bólu. Jest fabryka, w której się produkuje pojazdy, jest laboratorium, w którym się dokonuje badań i wszystko jest jasne. Natomiast takie przekomplikowane, a tu jest tak jak coś takie StarCraftowe, że tu jeden budynek, tutaj masz, w tym produkujesz to, w tamtym to, tutaj masz jedno ulepszenie, do tego masz tu, drugie tam, trzecie sram i w końcu nie wiadomo o co chodzi. Trzeba budować bilion, trylion. Tak tutaj jeszcze na początku, bo potem jeszcze wprowadzili ten... Tutaj niestety muszę grać w kampanię na tym starym systemie. Trzeba budować tam te składy surowców. Po prostu jakby chcieli z tego zrobić grę ekonomiczną. Zrobili z tego grę ekonomiczną, a nie wojenną. W grze wojennej, takiej jak Command Conquer, powinno być tak, że mija chwila i mam armię czołgów, którymi mogę rozjeżdżać wroga. A tutaj mija chwila i nic. Mam jeden czołg, dlatego że muszę... Mam jeden czołg i pół tony ekonomii na głowie. Zobaczmy. Ja to tak bardziej sprawdzę po prostu, jak się ta misja czuje. Nie będę tego przechodził. With Damocles out of the picture, Operation Eclipse is compromised. Not so fast. This is just a mishap. I've made sure no clue was left linking us to Damocles. Eclipse can still be brought to fruition. But how? Without Damocles' terror campaign, the Americans will never... Damocles was a useful pawn, but a disposable one. We all knew that. Hermes is right. Thor is operational and undetectable. Eclipse must continue. No. Great problem,
is Chimera. Not only has this group raided one of Chimera. Our research centers, they've dismantled Damocles, too, in a matter of days. And I doubt they'll stop at that. Operation Eclipse will proceed as planned, using Thor if such necessary. Shame. Such and shame. Chimera will be dealt with. Besides, it will provide us with the opportunity for a full-scale testing of Thor. This session is adjourned. Such shame. Wszystko, wszystkie problemy ludzkości są przez głupotę ludzi. Przed jak ja bym nie marnował życia i się uczył dawna programowania, modelowania i tak dalej, można by mógłbym naprawić tę sytuację, choć trochę, mógłbym coś spróbować zrobić chociaż z tą sytuacją tej posłuchy RTS-owej. Tak nie zrobię nic, bo byłem głupi. Za głupotę się płaci. Zapomniałem, jak to wszystko wygląda. No i co ja tu mogę mieć? Don't lose HQ. Jak w to się grało? Okej, to był przynajmniej ten jeden system. Dobry. Można było te budyneczki stawiać gdzie się chciało. To mi się podobało. Bo to było, ale to w sumie to nie oni to wymyślili. To już było dawno. No, tylko ta gra failuje też w tym, że żeby cokolwiek tutaj zrobić, to trzeba się patrzeć tym widokiem po prostu jakimś z jakiegoś subkoma. Jeszcze nie grałem w sumie te subkoma wszystkie. Aha, nie mamy hajsu, co? Klawiaturą się chyba lepiej myszką kieruje. Potrzebujemy tak. Zobaczymy, ile przeżyje po prostu. Trzeba się jakoś rozproszyć, bo nas potem bombardować z orbity. No, z milion surowców. Można by argumentować, że w Original War też było bilion surowców, ale w Original War to było logiczne. Budowało się ze skrzyń, a reszta to było do napędzania. Więc tutaj jedno potrzebuje tego, drugie tego, coś starego. Chyba. Po prostu przejść doktorat. No, added. A to jest additional extractor to the refinery. Jaki jest sens czegoś takiego? To tak jakby po prostu w Original War był szyb naftowy i w szybie naftowym trzeba było opracować jakieś ulepszone rurki, żeby ta ropa się lepiej pompowała. Po prostu takie... takie durnoty. Aha. Aha. To na to wydam hajs. Co? I nie będę teraz miał... O, co wy to robicie? Czemu tam do tego budynku od razu nie wyszliście? No wy wchodzicie do tego znowu. Teraz tak, przydałyby się jakieś pojazdy, takie jednostki. Tak, jeszcze te jednostki wykrywające surowce, a z takie przy... To się przyda troszeczkę mimo wszystko. Upgrade completed. Support bay. A helicopter bay, coś takiego. Helipad, spear vehicle bay. Potrzeba, no niech będzie, jak muszę. Jeśli tak tego nie zbuduję, dlaczego? Bo nie, nie? Construction impossible. Jakby tak pójść w same śmigłowce tutaj. Co tam opracuję? Żadnych dodatkowych budynków nie ma, dobra. Okej. Okay. Muszę ładować do środka, macie te bonusy. Pojazdy transportowe jeżdżą. Można było zbudować, pamiętam, taki budynek. Storage capacity outpost. Has reached its maximum. To będzie tak, aby pełnił rolę zrzutu surowców. To by się mogło przydać. Na przykład tu to wybudować. Można ulepszyć do centrum naprawiania. Jak tam? Jeszcze... Aha, hajs nie ma. A, hajs się skończył, co? No, dobra. Ale to się może zbudować. Dobra, to najpierw zbudujcie to. Potem to Speedbreak Vehicle Bay. Też pewnie już przeciwnicy przyjadą potem. Bo to się może budować dzięki aluminium. Znaczy to jest trochę słodkie ten system, ale... Ta gra jest zbyt przekomplikowana, żeby tak naprawdę fajnie się w nią grało. Z grą powinno być tak, że... Ona jest easy to learn, hard to master. I powinna być logiczna. Jak ja bym robił grę strategiczną, to na pewno nie byłoby takiej zależności.
że żeby wyprodukować lądowisko dla helikopterów, to muszę mieć jakiś tam Spear, Winkle Bay. I w ogóle są dwa podstawowe... Są w sumie trzy podstawowe... Tak, minuta przed atakiem, ja jestem w lesie. Są trzy podstawowe miejsca produkowania jednostek. To jest totalna masakra. Czyli tak, jednostek naziemnych, czołgów. Dobra, mogę już zbudować na helipad? 100. Zbombardują potem. Dobra, jakieś wczesne jednostki, chociaż tylko hajsu nie ma zaś. To się buduje za hajs? Hajs... Chciałbym zobaczyć, czy jakbym naspamił helikopterów, to by się dobrze skończyło. Jak ja bym... Jeszcze jedną rzecz. Jak ja bym robił kurę strategiczną, to byłaby logika. Byłaby fabryka jednostek naziemnych, fabryka jednostek latających, wieża kontrolna do obsługi samolotów i laboratorium, w którym, które pozwalałoby na opracowanie technologii. Logika. No i baraki dla piechoty. I pojazdy naziemne z jednej fabryki, to z tego. Totalna logika. Tu się produkuje to, tu się produkuje to, a... Co, już? Już minęła minuta? Nie wierzę. Szukujecie mnie. Aha, i pieniędzy nie ma, tak? A tu nie ma jakichś innych źródeł dochodu pieniężnego? Można jakiegoś monopolu na coś wprowadzić? Holender! Co ja mam zrobić? Aha, wiem czego oni chcą ode mnie. Żebym ja spamował wieżyczki i tym się bronił. Tylko, że wieżyczki w tej grze... Jest takie coś, mech. Tego bym chciał spamić. Wy mi chyba zżeracie te pieniądze. Muszę przejść tu. No bo mamy mnóstwo aluminium. Nie chcą, żebym ja się tymi wieżyczkami bronił. Wieżyczki są tutaj robione z aluminium. A, już atakują. Weźcie, osłońcie ten transporter. Będzie kaplicen. Co nas tu atakuje? Wextra pewnie. No i to jest to, że po prostu, że... Weźcie to zabicie, nie wrócili do bazy. Czy mogę ulepszyć te wieżyczki? Tak, trochę. Jest takie ten... To jest ulepszenie pozwalające na zastrzeliwanie wrogich rakiet. Oj co, pewnie artyleria nas zastrzeliwuje. Nie, tam czeka Skorpion, czyli lekki czołg. A, bo on nam masakruje tutaj, ale powinniście go zmasakrować tam. Z tych snajperek przeciwmateriałowych. Dlaczego tego nie robicie, jeżeli tego nie robicie? Jak tam z tymi z energią? Z energią stoimy pięknie. O, i to trzeba by... Aha. Oczywiście nie mogę tego do Reaper Outpost przerobić, bo potrzebuję Shield Protocol, który kosztuje... Którego nawet nie mogę stworzyć, więc co wy mi tu za głupoty? Jak ja mam Shield Protocol zrobić, jak nie mogę tego wykupić? Base is under attack. A, co mamy tu tych snajperów. O co tu chodzi? Że nie macie tu snajperów? Macie jednego snajpera, to dlaczego on tego nie rekci? Dobra, załatwię to śmigłowcami. Szczęście, już mam. Weźcie tam. Aha, tutaj był jakiś ten. Dobra, ruch z atakiem. Moja ulubiona funkcja. Nie mogę naprawiać rzeczywiście. Nie mogę naprawiać budynków. To też jest takie strasznie kretyńskie. Original War wiele rzeczy zrobiło strasznie dobrze. Strasznie dobrze. Na przykład naprawę. Że jest, każda frakcja posiada inżyniera, który może naprawiać budynki i posiada... No, tu już może nie każda frakcja posiada, ale wiadomo o co chodzi. Mówię o... dźwigu. Dobra, jak będzie tak. Są po prostu logiczne jakieś tam... pozbierajcie tych jeńców może. Może zdążycie, co? Ty? Do roboty. I tak tam zginiecie potem wszyscy. Oho, dobra, energia się kończy. Niedobrze. Ale... Co tam się dzieje? Moje śmigłowce do ataku. Aha, chociaż nie, to są automatiki. Automatik to jest jednostka, kurde, przeciwlotnicza. Chociaż nie wiem, jaką ona ma dokładnie skuteczność. Masakruj te. No i co? Jak by sobie z tym poradzić? Niewiele tych jednostek nas atakuje. I w Original War po prostu postawiłbym tutaj jakiś tam dźwig i on by naprawiał to. A tutaj niestety. Tu wieżyczka. O, jesteśmy na minusie. Kurde, balans.
Spodziewałem się, że tak szybko. Jeszcze jeden outpost może. Fuck! No właśnie, wszystko się wyłączyło. I jesteśmy w ciemnej D. Teraz... Kurde, was. Szkoda, że nie mogę budować... Spear Vehicle Bay. Czy nie, Sword Protocol. Ale po co ten Sword Protocol mi? Po jaką cholerę? Bo jakbym... Jakbym mógł budować... Sword Vehicle Bay, to bym mógł budować terminatory. One są budowane tylko z aluminium. Uniwersalne czołgi, najlepsza jednostka w tej grze. Taka, takie dokładne przeciwieństwo tego masakrycznego skomplikowania, które jest w tej grze. A tak terminatory, jak się tutaj ulepszy, to one mogą atakować wszystko. Co nas atakuje i gdzie? Tutaj nas atakuje coś. Powinniście wszyscy jak kretyni. Nie mówcie mi, że oni szturmują się. Czyli oni was tam zrekcą. Dobra, sytuacja została opanowana w ostatnim momencie. Jest problem. Potrzebuję wzmocnić obronę jakąś wieżyczką. Tam cisnąć tymi automatikami, to jest losat, to można go zjechać. Więc tu by trzeba było... Czy to kosztuje też pieniądze? Ja bym wolał więcej śmigłowców. Okej, tu jest coś, co można bez problemu rozwijać śmigłowcami, przynajmniej tam się nie. Ja bym w sumie wolał, żeby te śmigłowce atakowały bardziej tak jak amerykańskie. No tutaj tak sieją pociskami kierowanymi. Amerykańskie mają ATGM-y. ATGM-y by się mi tu bardziej przydały. Mają daleki zasięg tutaj. Jak tam stoimy tutaj z obroną? Wysłałem dodatkowo... Aż wy jesteście wszyscy rekceni. Już nie, nawet nie produkujcie tych jednostek piloty. Tamta ziemia stracona. Chyba, że udałoby się tam oczyścić jakąś sytuację teren. Kurde, bana, ile ja mam tego aluminium. Ohoho. A czy pilota może atakować karabinami maszynowymi śmigłowcy? Chyba tak. Chyba back. Mikro. Chyba to pójście w te śmigłowce to nie był najlepszy pomysł. A, tamten teren jest stracony, nic nie zrobię. Tamten bank jest stracony. Skupić na obronie tutaj centrum. Kurde, balans, potrzebuję tych pieniędzy. I tak stworzyć sobie armię piechoty. Albo jakby... Kurde, balans, Zostań się strzelanie. Koż pieniądze, to wszystko... Potrzebuję pieniędzy. Chyba, że to Exosoldier... Ale to jest Sword Protocol. Ile Sword Protocol potrzebuje czego? No, miałem kupę pieniędzy. To szlak, jak ja mam jednostkę w ogóle? Bym spróbował szturmu. Mogę trzy wieżyczki postawić jeszcze. Spróbować to wieżyczką jakoś. Mam mnóstwo tego niepotrzebnego aluminium. Jakbyśmy spróbowali taki cheat, delikatnie zrobić, wszystkie jednostki jakie mam. Po prostu taka technika z Original War. Rush bunkrami w tym przypadku, bo to koszar nie ma. Okej, okay, co się teraz zrobi? Okej, okay, i teraz szybko... Spamujemy wieżyczki. EWS feedback is off. Tak, teraz nas zaczną bombardować. Energy peak right above us.
Dobrze. Już przestanie z tym śmigłowcami. Bloody hell! They are charging an orbital weapon tak. platform! Incoming bombardment! Brace yourself! Unit lost. No i raz. Stealth enemy detected. Ona się skończy. Building complete. Jednostek też nie mam jak naprawić, oczywiście. Shield protokół. Nawet nie mogę shield protokół, co go potem. Unit lost. A, rozwalili to? Nie zdążyły się zbudować nawet. Unit lost. Niszczą, zanim się zdążą budować. Czyli nie ma takiego cheatowania. Ze Sword protokołem to mógłbym Rhino zacząć budować. I Rhinami w sumie możemy się nie zabronić. Nie odbiję tego. Lockfist speaking. Captain Harding briefed me on your situation, Colonel. Reinforcements are on their way. Under attack. They won't arrive fast enough, I'm afraid, ma'am. A, rozwalili mi... The orbital weapon platform will strike us repeatedly. We won't withstand such a punishment. Słuchajcie, słuchajcie. Back, back, back. We might consider other contingencies. Activate code red and get out. Your anthes are the only thing able to prevent an orbital strike. Ready and evacuate enough of them for later use. Przede wszystkim ta gra sfailiła w tym, jeżeli najlepszym sposobem na jej rozgrywanie zgranie non-stop w tym trybie satelitarnym albo robienie czegoś takiego, tak, ewentualnie robienie czegoś takiego, tak jak robią ci pro-playerzy esportowi, coś czego ja nienawidzę. Tak jak wiecie, nie cierpię tego. Zwarywać można. Co, rozwali nam... Co, wszystko nam rozwali, co? Jakim sposobem oni wszystkie te helikoptery mi zestrzeli? Teraz to ja sobie mogę. Protect the Entes, co? Tylko czym? Tam to chyba wszystko już jest na straty. Co ja tu mam? Błagam, powiedzmy, że to jest Repair Outpost. Dobra, teraz już mogę na szczęście. Co te Antieje muszę robić? Aha. Potrzebuję... Tutaj rozwalą ten. Bazę, to się skończy. Będę mógł... Unit is under obrona tutaj powinna być. Kurde, balans, przerobane trochę. Upgrade completed. Nie, ja w mocy raczej. Tutaj wieżyczki zaraz zbudować. To jest naprawcze. To źle zrobiłem, powinienem to zrobić budowlane. Jestem idiotą. Nie wiem, czy teraz muszę dalej. Nie, już kurde, głupi jestem jak... Jestem tak głupi, że szkoda gadać. Ale zrobimy tak. Rafinerię tutaj. Nie, znamiłem, bo tu jest masa wrogich jednostek, a ja nie mam czym się bronić. Tam dalej nie mamy. Nie mamy hajsu przede wszystkim. Także jedyne co mogę robić to naspamić. A jakie jest zadanie? 3 antieje. Tylko, że ja... Bo tylko aluminium, nie mam pieniędzy. To jest błąd. I to będzie moja zguba. A bez pieniędzy nie ma jednostek, a bez jednostek nie wygrywa się wojny. Powinienem był spamować Pumy i Rhino. Teraz tego nie przejdę, bo tam będą wrogie jednostki tego bronić, a nie mam jednostek, żeby zapewnić przejście tym Antiem. Dwa helikoptery. Unit lost. No, czy takie transportery bym sobie mógł dobudować? Cóż to jest? Cóż to jest, nie? Building completed. Mogę spróbować zbudować nawet takie transportery. Spróbować zrobić tutaj te... O. Działo przeciwpancerne. Super. Unit is under attack. Mogę spróbować zrobić te 3 antyje, które oni wymagają ode mnie. Aha, ale nie mogę, bo tutaj niszczą budowniczych, którzy starają się wybudować tą rafinerię. Rafineria potrzebuje pieniędzy sama w sobie, GG. Stealth enemy detected.
Znaczy nie ma szans, żeby to... I co? Super Weapon Launch. Ciekawe, gdzie to poleci. Aha, bo tu poleciała super broń, dlatego to jest takie ciężko uszkodzone. A to się nie może znowu samo z siebie, samo naprawić siebie. A, sytuacja nie jest dobra. Siema, Mirmor. Proszę, streamy kwantowe w służbie... W służbie prawicy. Powinienem jakiś medal dostać. Mocy brakło, co? Nie powiesz. Do końca na zakresie, co? Jedna tu jakąś piechotę ogromny nawet, ha? Dywizja, a tam artyleria, co? Artylerię, bo można szybko zrekcić. Wracajcie tu. No, mam nadzieję, że energia wróci zaraz. Jest ta energia czy nie? Przekazane jest zbudować te outposty. Tu się robi. Albo się zrobi, jak się nie zrobi, to wszyscy zginą. Co jest? Zabijcie ich. Czy macie problem? Czy macie karabiny maszynowe? Które mają działka? No, o, jest to. Wróciła, mamy osłony. Kapitanie Picard, mamy osłony, wróciła energia. Dobra, to zrobię jeszcze dwa te transportery opancerzone. Łoć, ty, super. Zarobiście, hello. Wszystko rozwalone, zaraz znowu nie będzie energii. Nie, to jest zrekcone. Nie, po prostu nie ma szans. Źle zacząłem od początku, więc nie ma szans teraz. No dobra, szarżujmy. Zginiemy, ale tak ze stylem. Jak tam się mówi? Unit lost. Go down with style. Czy w dobrym stylu raczej, to tak to się powinno tłumaczyć. Że uda się odbić tamten teren. Base is under attack. Rekć to. Oh, nie, że rozwala na tą fabrykę. Dobra, już koniec. Co tam czat ciekawego mówił? Nie jest tego za głośno? To jest taki shame, że to jest strasznie ładna grafika. To jest po prostu grafika jak w FPS-ie. Można by tutaj biegać jakimś żołnierzem jak w Battlefieldzie, a grać w tą grę trzeba w ten sposób, żeby ogarniać teren. Gadasz jak Korwin teraz. Zaraz cię wyślą do konta jakiejś służby. Base is under attack. Unit lost. Each faction has a unique way to repair buildings. Blond, blond, blond. Sir, all communications with the outside world have been cut off. How can they be jamming us if they don't know? Something's afoot, sir. We should prepare for the worst. No
No to co? Jak to teraz zaczniemy? Oczywiście bez rafinerii nie ma życia. To wiemy dobrze. Musimy zostać magnatami tutaj. Aluminiowymi. Wszystkim trzeba piechotę wprowadzić. A przede wszystkim baraczki, robaczki, baraki, robaki. Żeby piechotę wprowadzić tu, żeby był hajs. Hajs jest podstawą. I teraz tak, Spear Vehicle Bay. Aby, żeby mieć jednostki naziemne. Na których oprzemy naszą machinę zagłady. Czy opłaca się budować Support Bay? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem się nie opłaca. To nie ma nic ciekawego dla nas. Jest jednostka zwiadu, taki transporter opancerzony leczący piechotę. Tylko tak, będziemy potrzebowali czegoś takiego jak ten Sword Protocol. Żeby mieć rakiety dla naszych transporterów opancerzonych. I będziemy też potrzebowali artylerii. Być może nawet bardziej będziemy potrzebowali artylerii niż tych transporterów. Te transportery się przydadzą później. Tu trzeba będzie postawić outpost, żeby wieżyczkami bronić tego banku. Tego banku, z tego co widzieliśmy, nikt nie będzie raczej atakował. Tak. Obsada jest pełna. Okej. Będziemy potrzebowali outpostik. A, niech się... Zaraz, czy ja tu mogę stawiać wieżyczki wokół? Nie mogę. To potrzebujemy tak. Potrzebujemy outpostika. Tutaj. No i stabilnie. Tutaj potrzebujemy tego, ale... Zaś pewnie nie. Będzie, pojawi się bilion jednostek, zanim ja w ogóle będę gotowy do akcji. Ale... Potrzebuję koniecznie jakieś jednostki, która przynajmniej ich na chwilę chociaż zatrzyma. Więc idź tam do tego budynku. Building completed. Jakaś profilaktyczna wieżyczka. Druga profilaktyczna wieżyczka wysunięta. A potem outpost tutaj, tak jak było mówione. Musi być, nie ma szans, żeby nie było. Trzeba otoczyć bank wieżyczkami. Musimy mieć hajs zapewniony. Nie ma innej opcji. Teraz te transportery, ale to jest też potrzebne. Sword Protocol jest potrzebny, żeby mieć Rhino. Artylerie nasze. Tylko, że to kosztuje. Kosztuje też dużo aluminium. Tymczasem to się przyda na pewno. Na razie trzeba czekać. Upgrade completed. Minuta zaś. Muszę tam postawić wieżyczkę. Building completed. Dobra. Dobra, obrona jest stabilna. Energii chyba starczy. To potrzebujemy ten protokół. To jakieś dwa transportery, a potem zbuduję
Potem dodam im rakiety. To jest ok. Here they come, sir. Here they come, ok. Siema, narkotyki. Teraz wyrok w numerce. Nie, zapoznanie się dokładnie z aktami sprawy. Ale wstępnie chyba popiera. Siema, Ilmar. Co to się nagle? The reign of man, alleluja. Nagle się zlecieli ludzie. Dobra, jak tam stoimy ze wszystkim? O, okej. Okay. No i teraz tak. Potrzebujemy tego. No i to kosztuje, kurde. Ile to kosztuje? Pytanie, czy w ogóle w to iść. Ona ma strasznie daleki zasięg, ta artyleria, ale jest droga. Jak na nasze warunki, ona jest strasznie droga. Upgrade completed. Jak na nasze warunki jest strasznie droga. Upgrade completed. Dobra, na razie tu armia. Tak, no właśnie, to jest ten problem. W jakimś Command Conquer Generals już bym miał milion tych jednostek, a tutaj się muszę bić z tym wszystkim. Jeszcze jedna wieżyczka by się tam przydała raczej. Unit is under attack. Muszę rozstawić te pojazdy, one będą wspierały poprzez używanie wyrzutni rakiet, tych dalekiego zasięgu. One teraz mają, w ogóle przynajmniej od te spikes są ATGM-y dalekiego zasięgu, one będą wystrzeliwały te rakiety, wspierały tą obronę. Tam by się też coś takiego przydało, jakiś pojazd tutaj na przykład. Chociaż ta piechota jest nieźle masakrowana, ale jeden pojazd nie zaszkodzi. Tutaj na przykład będę zrzucał tam te pojazdy. Że trzeba, teraz muszę ich naprodukować dużo, zanim tutaj na przykład zlezą te pociski z tora i mi rozwalą po prostu tą fabrykę. Coś może zdarzyć. Ale nie będę tego nawet ulepszał, potrzebuję pieniędzy. No i teraz zbudowałbym drugą fabrykę, ale to też kosztuje masę hajsu, ja hajsu nie mogę tracić. Za bardzo nic nie mogę szczególnego zbudować, ani opracować. Bo piechota się nie opłaca. To się nie opłaca, to się nie opłaca. To by się mogło w sumie opłacać jak za żołnierze. Z drugiej strony po co? Unit is under attack. Czy oni się nadawali do czegoś, co ich trzeba ulepszyć? Automatiki to jest taka po prostu imba jednostka w kartelu. Kartel to jest ta frakcja, która nas atakuje. My gram Chimerą. W sensie ja gram. Storage capacity has reached its maximum. Bida, bida. Co to mi wjechało? No dobra, jest zrekcone, nawet. Unit is under attack. Zależymy, żeby mi nie rozwalili tego pojazdu. Wszystkie te pojazdy się strasznie liczą. Mam dużo, strasznie dużo aluminium, więc może można by jeszcze wzmocnić w sumie obronę. A! Nie mam niestety... Jeszcze jeden outpost muszę zbudować. Bo zaczyna mi się kończyć... energia. Tu jeszcze jedną wieżyczkę mogę postawić. No i nie wiem gdzie w sumie. Jesteśmy bronieni zasadniczo. Całkiem nieźle. HQ chyba obrony nie potrzebuje za bardzo. Może tak dla pizzu jedną wieżyczkę tam jeszcze. No tu się w miarę bronimy. Jeszcze te rajny mogę odstawić. Dokładnie z tyłu. Coś nie, nawet nieźle coś ustawienie. A jeszcze jedna wieżyczka tu będzie. A to trzeba będzie zaraz. Nie mogę ze tej wieżyczki naprawić, jak pan przykazał, w każdej normalnej grze, tylko muszę
postawić kolejną. To się zaraz, zaraz rozpuknie. Nie mam jak jej postawić, tak szczerze mówiąc. Construction impossible. Co ty produkujesz? Dlaczego nie produkujesz nowych jednostek? Dlaczego siedzisz gdzieś tam zamiast uprawiać sport? W sumie ta artyleria, ona jest dobra, ale... Ona się musi trochę nastrzelać. Więc te rakiety, jak już trafią, to te spajki, to jest kaplica. Czy popierasz karę śmierci Kwantu? Jak najbardziej. Streaming do rana. Has reached its maximum. Za mało mi płacą, żebym streamował do rana. W porywach do tego, że nic mi nie płacą. Za tym... nieważne. Base is under attack. Ciągle do tyłu. O! Unit is under attack. Jednak dobrze, że tą wieżyczkę tu zbudowałem. A to skurczyby. Gdzieś się tu wciśli. Jak tam? Ciśniemy. Ciśniecie te czołgi? Ciśnijcie. Potrzebujemy dużo tych czołgów. W porywach do bardzo dużo czołgów. Jesteście kumą, tu się ustaw tu ładnie. Czemu tam nie ma tej wieżyczki? Kazałem zbudować. Chyba, że już ją rozwalili. A, tam helikoptery. Te wieżyczki Chimery, one tak rżną helikoptery, że to no, szkoda gadać. Masakrują mnie totalnie. Skoro ja mam tyle tego aluminium, zaś energii nie mam? Rozwalili mi ten outpost? Nie, to nie wiem dlaczego. Gdzie to się tutaj pojawi? Gdzie to się tu pojawiają te złoża potem dodatkowe? Kurde, nie wiem. Tu chyba jakoś, nie? Nie wiem. Unit is under attack. No, potrzebuję. Dobra, jakiś taki outpost awaryjny na środku. A potem, skoro mam już tyle tego, zakładam, że to się tutaj pojawia. Zbuduję outposta. Tu. Dzięki temu ulepszeniu te moje pojazdy budowane będą niewidzialne, więc jeżeli coś tam siedzi, to... mocy, ale spokojnie, zaraz będzie outpost. No widzicie. Jest niewidzialny Kodiak. Patrzcie, jaka ta grafika jest piękna po prostu. Jakie te tekstury są ostre jak żyleta. A to chyba nawet nie jest pełne najwyższe ustawienie sprzętowe. To by mi się komputer zakrztusił historycznie. To co? Spamujemy tymi wieżyczkami jeszcze tak troszeczkę. O, a cóż tu się dzieje? Z nipierą. Construction nas pocisnęli. Jeszcze jedna wieżyczka, wszelki wpadek. No, taki tower defense XXI wieku. Building complete. EWS feedback is... Okej. Zaczynamy masakrować z orbityn. Z das orbiten. Okej. Okay. A, czemu? Co z tą wieżyczką? I co teraz? Pewnie zrzucą te swoje pociski. Tą moją armię, którą z takim. Tak z takim trudem budowałem przez te wszystkie lata. Base is under attack. A, wiedziałem. Musimy zbombardować. Wiedziałem, że po prostu będzie. Tak, to musiało być. Unit lost. Unit lost. O, a czemu? A skąd to? A co to? Damn, that was close. It's only a matter of time before they adjust their strikes. We've managed to restore communications with the High Commissioner, sir. Lovequist speaking. Captain Harding briefed me on your situation, Colonel. Reinforcements are on their way. They won't arrive fast enough, I'm afraid, ma'am.
The orbital weapon platform will strike us repeatedly. We won't withstand such a punishment. Waiting for your order, sir. We might consider other contingencies. Activate code red and get out. Your anthes are the only thing able to prevent an orbital strike. Ready and evacuate enough of them for later use. You will need rare earth. You can extract it here with your standard refinery. Then we'll self-destruct the complex. If we're lucky, they'll think you're dead. Just that. Stealth enemy. I to tak presto, presto. Building completed. Dodatkowe wieżyczki. Base is under attack. Starczy aluminium. O, siły, nie starczy. Zaczynam gadać trochę jak ten. Jak jest ta chyba gada o ciule? O kurde balans. Kurde mol. Nawet nie da się. Nie da się sprzedać. Building complete. Trzeba by się stąd w sumie wycofać. Czemu nie mogę tego produkować? Aha, z jakiegoś powodu. Uuu, niedobrze. Sprzedawać te wieżyczki. Możemy się stąd zacząć wycofywać. Działa tutaj, co się dzieje? Nie mówcie mi, że się poblokowaliście czy coś. Tylko obrona tego miejsca się liczy. Pieprzyć kapę. Tylko to miejsce jest teraz ważne. Base is under attack. Upgrade completed. Spear vehicle. Upgrade completed. To jest nie tak. Stealth enemy detected. Mamy te antyje? Okej. To nas obroni w miarę. Musimy po prostu przebić. Potrzebuję jednostek, żeby przebić się do wyjścia. Od strony wyjścia bym też chciał mieć. Tu już będę się stąd powoli wycofywał, to już i tak nie działa. Więc stąd ja tam miałem tyle tych pojazdów wydobywczych, przewożenia surowców, bo one przyjechały z tych rafinerii tutaj, które już nie... O, ale tutaj jeszcze było złoże. Ciekawe. Chciałem, żebym to zbudował na tym złożu, przy tym nie powinno być mówię. A, ta artyleria ma nawet zasięg aż tutaj. O, shit! Zbombardowali mi moje jednostki. Dobra, cofujemy się wszyscy w cholerę. Wszystkie siły mają się wycofać. I to tak, żeby was kurde nie zbombardowali. Oj, a jakim cudem to tu spadło? Skoro tutaj anti powinien bronić, to anti ma też strasznie mały zasięg niestety. Ale ja potrzebuję kilku takich, co jest? Tutaj są gdzieś te siły, które muszę zrekcić, żeby otworzyć sobie drogę wyjścia. Base is under attack. Ustawcie się ładnie.
Your unit is under attack. Stealth enemy detected. Base is under attack. Zabrało mi po prostu jednostek. Ewakuuję 10 jednostek, zanim ewakuuję te antyje, co? To mogę w sumie ewakuować, to mogę ewakuować, bo zezwolony. Właśnie zbierze 10 jednostek. Ile tych antyjów? Jest, dobra. W teorii możemy się ewakuować i będzie GG. O ile coś nas tu na przykład nie zajdzie teraz z boku. Unit is under attack. Unit lost gdzieś na północy. Leci bombardowanie. Unit lost. Okay. Yes, objective dodatkowy. Evacuation complete. Activate code red. Pięknie, GG. Nice. Skąd tam tyle tej piechoty było, tej bali? Chimera doesn't exist anymore. To their credit, they preferred blowing themselves up when they realized it was hopeless. And Thor lived up to our expectations. Great. How long before it will be operational again? We've contacted Baikonur. A launch is planned for as soon as the whole complement of uranium rods is loaded on the shuttle. Will it be ready in time for the State of the Union address? It will. Thor is already in position above Washington, and its presence has remained undetected. Our Buran shuttle will meet with it there for reloading. Well, Eclipse may proceed as planned then. In a few days from now, the USA will be our new supermarket. No, jest kwestia tych... całej mega korporacji, słyszeliście? USA będzie naszym supermarketem w ciągu kilku dni. Głupi ci ludzie z tego kartelu. Zresztą to takie trochę nierealistyczne. To miała być co? Nasza główna siedziba tej Chimery, jak tam... Zanim ja się nie wziąłem za to wszystko, to tam była, był jeden budyneczek, żadnej obrony, żadnego wydobycia nie było, żadnych jednostek, żadnych wieżyczek. To miała być baza główna? Takie bazy główne to ja w każdej misji buduję. Zobaczmy, o co chodzi w kolejnej misji. Nie, ale to będzie już koniec. Jak coś, to się można rozejść. Robić tam jakieś fajne rzeczy. Such a weapon platform has to be resupplied after deployment, and they spared no expense bombarding us. Only three space centers capable of such an undertaking are currently active worldwide: Cape Canaveral, Kourou, and Baikonur. The first two are under strict surveillance. We would have known if any suspicious activity had occurred there. Indeed. So that leaves Baikonur. I've requested satellite photo reconnaissance of Baikonur, man. A launch is in preparation. Gather your men, Colonel. There's no time to lose. I only have a handful of survivors with me. Detachments away from the base at the time of the attack will need more time to regroup with us. We don't have time. I do have some trustworthy contacts in the Russian army. I should be able to get you some help. Major Raevsky, Colonel. My government is concerned about a terrorist organization. They have a stronghold in Baikonur. We will, therefore, support your operation with tanks and special forces helicopters.
That should make up for the absence of your heavier equipment, Colonel. But you won't be able to make up your losses. Take care of them then. To jest słodka misja. The enemy has an outer ring of fixed defenses. We must dispose of them before setting up a base camp. W ogóle tutaj jeden człowiek tam gdzieś na lecie, patrzcie. Ładne czołgi ruskie. To jest aż zbrodnia, że te modele są tak piękne. A trzeba grać, wiecie, tak. Taka zbrodnia. Przecież zobaczcie, jakie to jest ładne, kurde. Super. Obróć się tu, pokaż. Pokaż twarzyczkę. Jaki ładny jesteś. Patrz, jaki ładny. Jak się fajnie buja, jak jedzie. Nawet o tym pomyśleli. Patrz, jak się buja. Super. Model fizyki, wszystko jest ekstra. Patrz. Ach. To nie są jednostki Chimery. Jednostek normalnie się nie da tam z kimś kontrolować. Wybić się dwójka. Kurde, popieprzyły się te grupy teraz. Wy macie mieć jedynka, wy macie mieć dwójka i już jest wszystko porąbane. Chociaż nie, naprawdę. Destroy the turrets. Oni mają wieżyczki artyleryjskie. No, dosyć niebezpieczne dla sił naziemnych, ale helikoptery mogą je zrekcić. I co wy macie? Wy macie tylko rakiety, co? Całkiem wielkie te rakiety mają. Czat chyba umarł. Ktoś żyje na czacie? Już wszystko ogarnięte, jeżeli chodzi o ekonomię. W ogóle jest taka kwestia, że potem trzeba zniszczyć ten cały... Chyba to trzeba zniszczyć. W sensie tą platformę startową na Bajkonurze. Jak to jest ładnie w ogóle zrobione. Ciekawe, czy to tak jest w rzeczywistości, coś takiego. I ja to rushowałem po prostu jednostkami, żeby tam podjechać i to rozwalić. Natomiast jakiś koleś tam na internecie mówił, że on to wcale nie przebijał się tam przez tą główną obronę i przez tą główną bazę nieprzyjaciela, tylko po prostu zrobił artylerię dalekiego zasięgu i zbombardował to z daleka. Co to jest? Igla. A, jak coś tak. Jednostki przeciwlotnicze. A wy macie jakieś dział? A, niech to szlak. Cofaj, 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 bo tamten Vextry nas... muszę masakrować. Nie wiem, czy... nie wiem, czy są mieli za... zasięgu. Zwykłe czołgi strasznie fajnie działają w tej grze. A tylko jedna frakcja ma zwykłe czołgi, jest to Ameryka. Kartel ma takie tam pojazdy... Coś to jest? Chris SMG. Kartel ma... Czy to ma IOA? Nie ma. Kartel ma pojazdy z railgunami, a Chimera nie ma w ogóle czołgu. Chimera ma tylko terminatory. Które mają takie działka szybkostrzelne i wrzutnie rakiet. Patrzcie, jakie mikro. Look at that beautiful micro. A takie coś ja uwielbiam. Uwielbiam takie sytuacje w RTS-ach. Idzie ta wroga armia, nic nie mogą zrobić. Są totalnie masakrowani przez moje potężne siły. Ojojoj, oj, oj, pojawiły się. Chociaż ja w sumie głupio robię. Rushować ich, zmasakrujemy ich, rozjedziemy ich wszystkich. Są potężne jednostki przeciwpancerne, ale... O, straciłem coś. No, to już nie będzie tego. Się Ruscy pogniewają trochę. Lubię takie sytuacje właśnie, kocham za to gry strategiczne, że są takie sytuacje, że buduje się jakąś super ekstra wielką armię i potem się nią tak jedzie i tak wszystko po kolei masakruje. I te jednostki tak masakrują wszystko po kolei, rozwalają, tak strzelają i niszczą, tak się... I to wszystko przypomina taki walec, który jedzie i wszystko tak równa ziemi. Co tam? No, mikro jak ze StarCraftu. Jak esportowi mistrzowie StarCraftu.
Starcraft Masters. The area is clear. Your engineers can move in. Flying there. I dlaczego takich gier nie można robić masowo? Muszą jakieś syfy być w produkcji. We can upgrade our sentinel turrets or deploy panzer vehicles for mobile protection. Tu jest jakiś problem. Repair outpost, income outpost. They are guided on target by two air control centers here. Destroying them would remove their air support. A zaraz, ja tu muszę ogarnąć. Okej, już jestem. A tu zanim w ogóle zrobię cokolwiek, muszę ogarnąć, bo to jest problem, że mamy tylko pieniądze, bo nie możemy aluminium nigdzie wydobywać. Unit is under attack. 2000 pójdzie na przeróbkę tego na income outposty. Muszę to obrońcie, bo muszę to ogarnąć. Trzeba będzie zbudować baraki, ale to jest tylko hajs, na to pójdzie hajs. Ale kurde, sort protocol. Niech to szlak, muszę oszczędzać jednostki, bo nie mogę sort protocola opracować, bo nie mam HQ. To jest źle, a nawet tragicznie. Sobie musiał radzić z tym, co mam. W sumie można by piechotę wymasować, na przykład. Żeby piechotą atakować, to by nie było głupie. Potrzebna być jakaś wieżyczka jeszcze jedna chociaż. Albo dwie nawet, dwie wieżyczki i je wymaksować. Jeden Reaper Outpost, na przykład ten, bo jest najdalej wysunięty. No i baraki. Baraki Obamy. Dobra. Ty lubisz iść na łatwiznę, dlaczego? Okej, Reaper Outpost. Construction impossible. When the guy with the 140 millimeter speed, the other guy is. Construction impossible. Okej. Upgrade completed. Powinno wystarczyć jako obrona. To nam będzie wszystko naprawiać. Baraki zbuduję. I zbuduję sobie armię naziemną. Nie, możecie tu zostać. Się pilnować tych jeńców. Przede wszystkim, a cóż to? Prowadź, nic niczego stracić, bo nie będę mógł tego w ten sposób naprawić strat. Właśnie, właśnie, właśnie. Ale przede wszystkim potrzebuję felinów, żeby pozbierać jeńców. To
się przyda. Upgrade completed. Base is under attack. Aha, ale ja zapomniałem o jednej rzeczy. Że będę jeszcze potrzebował tego Spear Vehicle, czy nie? Nie, Support Bay'a będę potrzebował. Support Bay'a będę potrzebował i to jak najbardziej. Nie ma czym mówić. Bo tam jest jednostka, która może leczyć piechotę. Co jest? Czemu nie mogę tego zbudować? Jest jednostka, która może leczyć piechotę. Upgrade completed. Jak i ta jednostka przeciwlotnicza, która musi nas osłaniać przed atakami lotniczymi. Upgrade completed. Building completed. Kurde mol! Żem zwalił. To nie tu jest jednak. Ah! I tu jest ta jednostka przeciwlotnicza. No trudno, tu chociaż te namery. Chociaż trzy, żeby leczyły mi piechotę. No dobra. Czyli Spear Vehicle Bay. Jeszcze to muszę zbudować. Construction impossible. Nie mam nic. Zmontujemy sobie tutaj armię broniową. Upgrade completed. Upgrade completed. Taką armię sobie zbudujemy. No właśnie, to jest to. Tylko nas samoloty. Przyjmij tych wieżyczek, żeby nas... Te wieżyczki niszczą wrogie rakiety. No ale jak wyruszymy tam na północ, to już nas nie będą wieżyczki broni, bo zostaną w bazie. Więc będziemy potrzebowali jednostki mobilnej, czyli pancirów. Które będą nam zapewniały obronę przeciwlotniczą. Przeciwrakietową również. I to jest to. To... No właśnie. Niestety tego już nie zbuduję. Z tego co widzę, to potrzebuję wydać moje ostatnie grosze aluminiowe, żeby wyposażyć te pancyry w rakiety. No a za resztę po prostu sobie tych pancyrów nakupię. Natomiast tutaj wydam jeszcze trochę pieniędzy na piechotę, bo ona się przyda do zbierania jeńców. Tych jeńców wszystkich trzeba będzie przerobić na hajs. Nie mogę chyba niestety w żaden sposób zbudować. Nie wiem, gdzie Chimera ma więzienie. Chyba nie mogę po prostu więzienia zbudować. A nie, jest prison, tylko już nie mam. A... No nie. Nie mam już aluminium na więzienie. Upgrade completed. A to jest bardzo źle. Bardzo żałem. Tą jedną wieżyczkę bym mógł sprzedać. Wtedy może aluminium będę miał. Kurde, ale nie mogę sprzedawać. Zaraz. Jakiegoś powodu tej nie mogę sprzedać. Jakbym tam wstawił na przykład ze dwa pancyry. Jak tam? Produkują się jakieś pancyry już? Teraz się produkuje. Mogłem tu wstawić na przykład trzy czołgi do obrony przeciwpancernej. I zamiast tej wieżyczki ze trzy pancyry, jakbym ją sprzedał, to może 250 potrzebuję. Aluminium i bym miał więzienie. I wtedy oni by mi produkowali pieniądze. W sumie nie wiem, czy pieniądze, czy aluminium, nie pamiętam. Chyba pieniądze. No właśnie. Musiał zastąpić tą wieżyczkę pancyrami. No jednego sasa tam dorzucę jeszcze. Order.
sprzedam. Teraz mi nie starczy. Okay. Tego pancera jeszcze jednego tam dorzucę. To już powinno chyba wystarczyć. Jeszcze jednego sasa tam dorzucę. I to będzie chyba obrona nie do przejścia. I teraz mi stać na zbudowanie więzienia. Będę się mógł tu przesunąć, żeby zebrać tych wszystkich jeńców, ale do tego będę potrzebował pancirów, żeby się tu ustawiły. Ustawcie się w ogóle ładnie już. Pomagajcie w Rumanie. Yuri to już chyba się nie udziela na scenie ogólnie. To uczucie, jak marnujesz potężne ATGM-y z helikopterów na likwidowanie zwykłych żołnierzy. I co, skończyły się pieniądze, dobra. Pancir. Zapewniają nam osłonę przeciwlotniczą. I nawet sobie z tym radzę. Z podstawą jest, żeby nasza piechota ogarnęła, żeby tu zebrać jeńców. Aczkolwiek przydałoby się tych pancerów więcej jednak. Natomiast już widzimy, że hajs się robi. Hajs się robi. O, nawet się pojawili teraz coś żołnierze dodatkowi. Wołamy tutaj kolegów do zabawy. Pancyry są całkiem uniwersalne takie jednostki. Znaczy, w starciu z czołgami to nie za wiele zdają. Ale one są dobre na przykład do ogłupiania obrony przeciwrakietowej, bo one sieją tymi rakietami w cele naziemne, w cele latające. Nie wiem, czy jest w ogóle sens nawet zestrzeliwać te... Czy nawet się da w ogóle zestrzelić te samoloty. No to żeby je powstrzymać na stałe, trzeba zniszczyć te dwa radary. Tam kojarzę, że jest jakaś potężna obrona chyba. Jeszcze nie jestem pewien, z czego ona jest złożona. Natomiast już jest ten bonus, że mam stały dochód z tych więźniów. Także już mogę utrzymywać stały nacisk. Jakbym chciał, to mógłbym zalać całą tą mapę jednostkami. Pancirami, jednostkami piechoty. Bo namery, czyli te leczące transportery, one kosztują trochę aluminium. No, ale jednostki piechoty mógłbym masować. Nawet jakbym chciał, to bym mógł pumy masować. Tylko że te pumy by nie były uzbrojone w rakiety, bo rakiety potrzebują 2000 aluminium. Jakie to ma działko? Autokanon. A to ma 30 minutów autokanon. W sumie nie wiem, czyje działko jest potężniejsze, czy pumy, czy pancir. Ale pancir może rakiety zstrzymać. Nic, masujemy pancyry. Można by tam dorzucić parę jednostek piechoty. W sumie tych snajperów jest bardzo potrzebne. Z tą siłą, ciekawe. Cały budynek zniszczony jakimś
ogniem dodatkowym. Z tą grupą możemy cisnąć do przodu. Fajnie, że te czołgi posiadają karabiny maszynowe dodatkowe. Taki fajny realizm. Raz, raz. Nie chciałbym, żeby te czołgi nie zostały zmasakrowane. Nie mi szkoda tych czołgów rosyjskich. Towarzysze ze Związku Radzieckiego nie pożyczyli. Piechota i tutaj przeprowadzi zwiad. Okej, są te railgany, wyrzucimy z railganami. Do ich zniszczenia nie potrzebował śmigłowców, nie potrzebował wezwać tych śmigłowców. To będzie grupa numer 3. Tych by można, drugi rzut tutaj dosłać. Grupa numer 3 będzie musiała rozwalić tam generator jakoś. Widzicie to? Railgun chyba może atakować. Fajna pozycja. Nie zbliżajcie się do tego, to was może zabić. Ten railgun, on może atakować jednostki na ziemi latające. To jest ten dobry. Jak tam, jesteście leczeni? Są leczeni przez tego namera. Chciałbym przeprowadzić dalszy zwiad. Generator jest tu, drugi tam. Aha, one są w sumie w jednym miejscu praktycznie. Unit lost. A tu jest drugi railgun turret, no dobra. Was będę pogrupował w jedną wielką drużynę. Move, move, move!
Ciekawym pomysłem mogłoby być wprowadzenie piechoty do tego budynku od tej strony. Unit is under attack. Hostile in sight. Enemy dead. I'm going to die. Total clusterfuck here. I'll survive. Want some real firepower? That one might have sticky ends. I am listening. Unit is under attack. Need some stealth? Move, move, move! Zajdziemy ich z boku taktycznie. A czy moja piechota może przejmować budynki? Lipa. Nie mogę tego opracować, co? A szkoda, ja zawsze lubię, tak bardzo lubię zawsze przejmować wrogie wszystko. Znaczy wrogą infrastrukturę i tak dalej. A ty niestety wszystko na zmarnowanie. Weź tu pozbieraj jeńców. Nic się nie może zmarnować, to są pieniądze przecież. Chodzące żywe pieniądze. Z tego... że produkcja tutaj wre, stop. Chociaż no, trochę możemy przystopować z tą produkcją, powiem szczerze. Gotowe jednostki myślę tutaj. Bo tutaj będzie nasza... będzie nasz kolejny przyczółek. To kamaka jest to kamaka, a jak to pierdyknie, lepiej to atakować z daleka. Ensure that all enemy presence is cleared before sending in the engineers, Colonel. No właśnie. Good job. Engineers are on their way. Dobra, a ci inżynierowie się zbliżają. Rozumiem, aby zająć tą strefę w imieniu Chimerowiecko-Sojuza. Colonel, our satellites are picking up increased activity at the Cosmodrome. They are preparing a shuttle for launch. Sądzisz o adopcji dzieci przez pary jednopłciowe? Wolę się nie wypowiadać. Więc wiesz co myślę. Resources, ej? Piszmy grę. Miałem tej misji nie przychodzić, ale... nawet fajnie się w to gra. Dobra, mamy HQ w końcu. I tak, oczywiście surowce... to jakby Serpent robił tą grę, to... on by właśnie tak postawił te surowce. Po prostu... trzeba tam po prostu się wysunąć strasznie. Dobra. Pytanie jest, ja muszę bronić... czy ja mogę wysłać wszystkie siły do obrony tych surowców, czy nie? To jest pytanie. Czy nawet te śmigłowce. Chciałbym tak. Są to jednostki. Niestety.
Muszę tu mieć jakąś siłę uderzeniową szybkiego reagowania. Pytanie, czy mogę tak cheatować fajnie? Gdzie mam unit lost? Muszę sprawdzić, co tam się dzieje. I to będzie Reaper Outpost, tak zwany. Co tu się dzieje? O, rany! Dobrze. Nawet tutaj są. O, skurczę syny. Nie spodziewałem się, że nas aż tak zajdziecie. Że aż tak nas zajdziecie. Trzeba się stąd pogonić. To nie kosztuje wiele. Okej, to też ulepszymy. Upgrade completed. Dobra. Tą obronę tutaj trzeba wzmocnić i to bardzo. Building completed. Trzeba tak przede wszystkim Reaper Outpost. Unit is under attack. Co tam się dzieje? Czemu wy się tak wysuwacie w ogóle? Oszaleliście czy co? A, dobra. Tych rakiet dla statów nie da się zestrzelić. Co jest pewnym problemem. Tak, czy aluminium jest wydobywane? Może jeszcze po jednym tym transporterze. Będziemy potrzebowali aluminium do postawienia sobie wieżyczek. Jest pytanie, czy ja mogę budować już terminatory? Chyba mogę. Także to jest GG. To jest w sumie, teraz się zaczyna naprawdę fajna misja. Prison. Tylko, że już więźniów nie mamy skąd zbierać. No tutaj to by wypadało jakieś wieżyczki postawić, defensywne. Przynajmniej tak, jedną tutaj. Jedną tutaj. I na razie spokojnie, na razie tyle. Tutaj mam siły, które mnie będą bronić. Tutaj również by się przydał tak zwany Reaper Outpost. Unit is under attack. Uciekaj. Unit lost. Skurcze byki tutaj patrolują. Będzie wysłać jakąś drużynę, żeby tam ogarnęła sytuację. Nie trzeba ten sword protocol. Pracować. Building completed. Nie zniknęły te jednostki, no trudno. Więc tak, to trzeba przerobić na Reaper Outpost. O, tutaj pojechały, tego gonią. Jakbyście się spotkali z tą jednostką. A, skurczybyki. To losaty tam. Trzeba by naprawić to wszystko. Potem będzie można tym dostatą przygrzmocić. Tutaj musi być dobra obrona, wyposażona we wszelkie możliwości defensywne. Ja myślę, że tu już jest wszystko ogarnięte. Co tu się dzieje? Te dostaty krążą w ogóle. Tam wszyscy jesteście naprawieni, jak będziecie wszyscy naprawieni. Ja wezmę te czołgi. I kilka pancirów. Przecież zastanawiam się, czy tu jest sens jedną wieżyczkę wstawić. Upgrade completed. O kurde, ja mam. To jest misja na czas, nawet nie zauważyłem tego. Hehe, to już nie jest tak fajnie. Ale mamy dużo czasu. Strasznie dużo czasu.
Zróbmy jakąś dyskusję. No właśnie... Znaczy nie, ja się właśnie boję tego bana, nie hejtu. A wiesz, że na YouTubie, znaczy nie streamuję na YouTubie teraz. Ale na YouTubie ktoś kiedyś powiedział, i to taki człowiek w ogóle nie polityczny, tylko jakiś tam gamingowy, wyraził się nieładnie o pomysłach pod tytułem przyjmowanie imigrantów i stracił kanał. Wrogowie. Coś takiego, wrogowie. Ile to kosztuje w ogóle? Ja dwa sobie postawiłem tak na bogato, a to trochę kosztuje. A będę potrzebował jeszcze research, da? Co tam nas atakuje? Jednak wypadałoby to jakieś wieżyczki postawić. Unit is under attack. Po prostu, żeby się nie stresować potem, nie? Jedna tu, druga tu. Research lab i teraz potrzebuję defense center chyba. Jeszcze. Żeby mieć wszystkie technologie i po prostu zmasuję terminatory i rozjedziemy to wszystko terminatorami. Żadnego tam fiziolenia się jakąś tam artylerią z daleka, bla bla bla. Spam terminatorami jedziemy. A, tutaj nas zaczynają coraz bardziej cisnąć. No tu piechotę jakąś? A tu piechotę. Jakby tutaj tych... więźniów politycznych. Może być problem, jak nas zaczną cisnąć artyleria przyleci wroga. Koalicje tu mogą przyjechać. Koalicje, czyli ciężka artyleria kartelu. Jak one się pojawią, będzie bardzo niedobrze. Teraz tak, Terminator. Terminator i masujemy po prostu Terminatory. A hajs wykorzystujemy w ten sposób, że trochę rinów i potem masujemy pancyry. Chociaż te pancyry są tylko po to, żeby zużywać... O właśnie, już się pojawia wroga artyleria. Trzeba to cisnąć panowie, nie ma opcji. Trzeba to cisnąć. Pojazdami, bo jak nie, to nas będzie było... O, cholera! Right gun. Nie rozwalimy tego. Dobra, back. I jak oni tu podjadą, żeby nas pocisnąć, to my tu mamy śmigowce. Także jest okej. Jednej rzeczy mi tu brakuje. Strasznie mi się podoba ta mechanika zestrzeliwania. Co tu? Mechanika zestrzeliwania wrogich rakiet, ale przydałaby się jeszcze mechanika zestrzeliwania wrogich pocisków artyleryjskich. Co jest przecież możliwe. Terminatory z rakietami przeciwlotniczymi. Tak, to. I tutaj są rakiety przeciwpancerne dla terminatorów z pewnością. I to tyle. Dobra. Jeszcze egzożołnierze by tych całych można. Ale jak będę miał terminatory, to po co mi egzożołnierze? Po nic. I co? Coś się tu dzieje? Spadają jakieś pociski na nas? Nie. Świetnie. Dlaczego ta piechota jest tak wystawiona? Gdzie? Co? O. Coś takiego. Upgrade completed. Gdzie wy w ogóle wysyłacie te... Coś tu może. Tu. Jesteście tu w zasięgu leczenia, jakby co? Nie bardzo, co? O! To w sumie by można zająć. W sensie zebrać tych więźniów. Nie wiem, ale wiesz, boję się. Znaczy, no już... W każdym razie już znasz odpowiedź na swoje pytanie. Także wiesz... To można w sumie jeszcze ulepszyć. To nie kosztuje aż tak wiele. Niecałe 2000 złotych. Upgrade completed. No i w sumie śmiga to. Mamy ekonomię.
Aha, dobra, zaczyna się tak. Upgrade completed. No właśnie. There are resources nearby to be exploited. Down. Co opowiada jakiś dodatkowy surowca? A, tu są jeszcze surowce. Dobra, niepotrzebne mi są. Spoko, ale mi są niepotrzebne. Tu w ogóle piechota dodatkowa. Wyślę tutaj. Więc tak, to mi w sumie nie jest potrzebne. No, terminatory mogą działać jako jednostki przeciwlotnicze. Także tu by można jeszcze zmasować. Może można by masować do końca te rajno. To by było dobre, ale potrzebowałbym czerwonego surowca. Musiałbym się tam wybrać daleko. Kończą się surowce, ale spoko, żaden problem. Więc zmasuję potężną armię. I myślę... I jej trzonem będzie coś takiego. Terminator, to jest świetne. Ale zdaje się, że trzeciego ulepszenia nie mam, ale chyba nie mam do niego dostępu, co jest... To jest tak. W rzeczywistości to on posiada tylko wyrzutnie przeciwpancerne. Natomiast tutaj jest tak, że jedna wyrzutnia to jest przeciwpancerna, a druga jest przeciwlotnicza. Jest jeszcze jedno ulepszenie, które daje tutaj dwa granatniki. Ale chyba nie mam do niego dostępu. W tej ulepszonej wersji, która jest tylko do skirmisza i multi, to ulepszenie jest z automatu. Natomiast tutaj trzeba je gdzieś opracować, ale chyba nie mam po prostu dostępu do tego. Stealth enemy detected. O, a nie, jest, tutaj. Tylko, że to potrzebuje czerwonego. I w sumie można by się wybrać po to czerwone. Bo w sumie dlaczego by nie? Cóż to jest? Dodatkowe rajno. W sumie mógłbym skombinować taką ogromną grupę bojową. Użyć tej grupy bojowej. Unit lost. To. A potem rafineria. Tu. Upgrade completed. Tylko trzeba by zabezpieczyć tam teren. Stealth enemy detected. Okay. Jest zmasakrowane. Uwielbiam tak, jak mam taką potężną armię i mogę nią jechać. I po prostu wszystko masakrować po kolei. Formacji mogę ustawiać. Samotny Mohikanin. Tam ostatni Mohikanin. W sumie jakbym miał to czerwone, to mógłbym też ulepszyć te rajno, czyli te moje artylerie. O, taki detektor, specjalny radar, który ujawnia wszystkie wrogie jednostki artylerii. Cóż to nas atakuje? Ustawić się w ładnej formacji. Niestety te moje czołgi... Spróbuję te czołgi wycofać. Do bazy. No nie chcę, żeby one zostały zniszczone. Nadzieję, że nie napotkałem żadnych wrogich jednostek po drodze. Myślę zaś te jednostki tutaj dodatkowe na pomocy. Ustawimy się tu w ładnej formacji. To byłoby też fajnie w sumie. Postawić tam outpost. Który przerobimy na tak zwany Reaper Outpost. Tutaj nas coś atakuje, ale to nie powinien być problem. Siema, Slagator, wszedł jeszcze, zmień tytuł, ale na jaki? A coś się w ogóle stało ze streamem? Z tym się zaczyna. Nie, teraz już nie ma sensu zmieniać.
Chcę mieć taki uniwersalny tytuł, ale to może faktycznie nie jest zbyt dobry pomysł. Co tam? Nie jest okej, dobra. Widzę, że tu mamy więcej hajsu niż aluminium. Żeby mieć aluminium, trzeba by się dorwać do tych surowców tutaj. Co się stało? Aha. Rozwalili tą jednostkę, która miała tu to zbudować? Construction impossible. No co jest? Musieli mi rozwalić, kurde, tą jednostkę. Ej, weźcie tutaj, ogarnijcie te tu. Dobra, to mi nie... Airstrike'i to nie, są, nie szkodzą, bo ja tu mam obronę przeciwlotniczą. Terminatory też działają jako obrona przeciwlotnicza, natomiast to... Potrzebuję tego jako Reaper Outpost, to wtedy te wszystkie jednostki będą mogły być naprawiane. Ile mamy czasu? 17 minut. Co tu się dzieje? A co to za... Wozy tu lurkują i mi psują życie. Jest kurczę byki. Upgrade completed. Zwiększymy zasięg leczenia. No i co jest? Co jest z tą rafinerią? Czekam na to czerwone. Unit is under attack. Jak na zbawienie? Stealth enemy detected. Się wolno produkują mi te Rhino. Mam dużo kasy niezużytej. Pieniążków. To mógłbym w sumie zbudować tutaj. To bym mógł zmontować. Na miejscu tego zbuduję jeszcze jedną zwykłą fabrykę. No, bokiem latają, co to kosmici po prostu. Fakt faktem, to mógłbym nawet zbudować jakieś helikoptery sobie, ale chcę mieć armię naziemną potężną. I tu zbuduję Spear Vehicle Bay dodatkowy. Będę z niego spamował pancery. No, widzę, że sobie ta wieżyczka ma radzi. Chyba postawię kolejny, kurde. Lord, rozwalili tą wieżyczkę. Co za skurcze syny. Holy shit, co się dzieje? Niezły atak tu wyprowadzili na mnie. Cholery. Trzymają komandrze, które tak się mknęły strasznie. Dobra, tu musi być jeszcze jedna wieżyczka. Na razie zapomnijcie o tym. Chociaż no nie, potem to już można produkować. Teraz, pancery trzeba zmasować jeszcze. 15 minut. Myślę, że jak będzie 10 minut, to będę miał wystarczające siły, żeby zaatakować. A kurde, jakiś tutaj ciężki atak wyjdzie. Jak tymczasem tam sobie radzimy. Żyjecie tu? O, rozwalono nam tutaj outpost, niedobrze. Outpost jest nam potrzebny, żeby nas leczyć. Unit lost. Upgrade completed. You don't have much time. Seize the control center before the shuttle takes off. Widzę, tu mam problem z obroną placówki. Aluminium, kurde, nie ma. Upgrade completed. Masuję te Rhino. O, już nawet nic nie masuję.
Strasznie dużo pieniędzy mam z zwykłej waluty. Która pozostaje niezużyta. W dodatku... A, pojawiły się koalicje na zbawieniu. Oil field depleted. Need someone taken down from afar. Unit is under attack. Gdzie, w którędy, no właśnie, są te debile. Muszę jechać drogą koło wrogich wieżyczek, zamiast po prostu jechać tędy. Koalicje są tak twarde, że to jest aż śmieszne. Co wy odpalacie? Te debile, ja pierdo! Te transportery jeżdżą tamtędy! Te transportery jeżdżą koło wrogich wieżyczek. To też było tak strasznie hejtowane. Ten model jazdy, że te pojazdy tak strasznie chcą jeździć tymi drogami, że po prostu jeżdżą jak kretyni. Z czym ty tu masz problem? Czego nie masz? Nie masz aluminium. On to sprzedał w pizdu. Zresztą nie można sprzedać, wycofam wszystkie te jednostki. Unit lost. Cofać tam. Tutaj po prostu. Czy to będzie w zasięgu prawy? Base is under attack. Stealth enemy detected. Co się dzieje? Kluczowe jest, żeby tam mieć ten outpost. Stealth enemy detected. Unit is under attack. Co to z tyłu nas ktoś tam tak bije? What the hell is this one doing here? Our planet's ruined. Tam mamy to czerwone. Mamy aluminium. Ale bida. Ale to w końcu będziemy mieć. Jakby przeżył jeszcze jakiś z tych rhino? Tu są te rany. Kurde, 10 minut, a ciągle nie mam tej mojej wymarzonej armii. A chyba zbierę wszystkie jednostki i spróbuję przyciągnąć. W sumie niedaleko. Tutaj się można przebić stąd. Mam nadzieję. Tak, zebrał wszystkie moje jednostki stąd również. W sensie czołgi. Dobra, już tam palp jest i tak już chyba nie. Ten dodatkowy cel poszedł się wałęsać. Don't lose your buildings. Dobra, mam nadzieję, że nikt tego tutaj nie zatkuje. Spróbuję zgromadzę wszystkie moje jednostki. Te helikoptery wyślę do obrony bazy. Wieżyczka muszę zbronić. Losa byłby. Unit is under attack. Może chociaż kilka tych pojazdów tutaj nie będzie w tej obrony całej. Wezmę wszystkie moje jednostki i zbiorę. Tam, tu. Wszystkie moje konkretne jednostki. Unit lost. Moja konkretna, tylko tutaj
mała armia obronna zostanie. Gdzieś tam blisko tych budynków naprawczych. A to się ciągle nie zbudowało. Wszystkie piechoty też bym chciał odesłać. Unit lost. Wy tu idziecie. Potrzebujecie naprawy tak średnio. Teraz byście mogły dostać naprawę. Unit is under attack. Gdzie one jeżdżą? No bo to wszystko jest zniszczone, kurde. Teraz dopiero. Tutaj by mogły zrzucać surowce. Bombardują nawet z kurczybykiem. Dobra, mamy tą armię. Szybki sejwik. I spróbuję spuszować to centrum dowodzenia wroga, czy tam centrum wystrzeliwania. Kosmodrom. Czy to będzie śmieszne, jak się okaże, że tu na przykład nie ma żadnych jednostek pomiędzy mną a tym kosmodromem. I takie strasznie żałosne. Nie no, please. Chcesz jakieś wieżyczki tu postawcie. Unit lost. Ale to żalowe. Ale okej. Wygrałem. LOL. Które jest śmieszne. Ale dobra. Ale co tam, Objective Felt, coś tam. Co nam zrobili? Was zniszczyli? Nie. A to Felt, że tam te dodatkowe. Mogłem w sumie zaatakować te dodatkowe. Well done, Colonel. Now let's make their computers talk. Ale i tak bym nie miał wszystkich co dodatkowych. The situation here in Washington remains in a state of confusion, with rumors of an attempted coup on everyone's lips. The FBI has carried out a series of high-profile arrests, including high-ranking members of the country's armed forces. Several sources have named none other than General James Whittle as the head of the conspiracy. However, the general, who has avoided arrest, denounced in a brief communique a plot contrived by traitors and crooks in Washington. General Whittle is currently rumored to be at large in the Southwest, where he has rallied several local units to his cause. W tej kolejnej misji się walczy przeciwko Amerykanom. Situation is going from bad to worse in the USA. 1 hour ago, Arizona and New Mexico's army and National Guard units rallied around Whittle. It doesn't surprise me. Most high-ranking US officers were groomed under Whittle's command, and the rank and file love him as an outspoken champion. Washington is concerned that they might be reluctant to confront him, or worse, swell his ranks. They've requested our help. Is the situation that bad? Burdel w Ameryce. They need someone experienced enough to oppose Whittle and to decisively lead the loyal forces against him. I'm on my way. Bordello boom boom. Base Alamo reports possible enemy infiltration between our location and theirs. We may have to fight our way to them, sir. A, dali nam jednostki amerykańskie. Ja bym chciał Chimerom grać przeciwko Ameryce. A, błagam. The base was never conceived for combat, Colonel. They have no engineers. You'll have to make do with the existing infrastructure. No more. Ja tego chyba nie przeszedłem nigdy tej misji. Don't tell us how to do our job. Śmieszne amerykańskie jednostki, których w ogóle nie znam. No, znamili trochę z tym takim przeskakiwaniem. Abym ja załadował tą piotę, to byś mi go w sobie przebić.
Co tu siedzi? Wróg też używa jednostek amerykańskich. A, przebijamy się, dawaj. Dawaj, towarzysz. No i co? Dotarłem do bazy Alamo. Arara. Unit lost. Don't tell us that it's you, Archie. Widow's men have neutralized our strike team. We have to abort the mission. Czy to nie jest wasz strike team? Czy to byli amerykańskie dostawki? Szkoda. Ja bym to widział tak, że Chimerą byśmy rekcili Amerykanów. Chyba, że dostaniemy potem jakieś jednostki Chimery. A na razie to się będę żegnał. Stream dalej trwa, no ale to koniec. Przeszedłem dwie misje, więcej mi się nie chce. Dzięki za obecność. Satniko to chyba był przez cały stream. Thanks. No się spotkamy. Jak się spotkamy następnym razem. Może w końcu przejdę tą misję. Elo Mirmor. Ale ty byłeś wcześniej Mirmor. Widziałem twój nick. Ale chcę to mieć pod ręką. Ja się teraz żegnam? Mi się wydawało, że Elo to jest... W ogóle mi się wydawało, że Elo to jest tylko na powitanie. A na pożegnanie to jest jakieś narka. W ogóle strasznie się zdziwiłem, że ludzie się teraz żegnają się przy użyciu słowa siema. Że dla mnie siema to było zawsze powitanie. Siema, serpent! Żeś przyszedł po prostu jak... Wszystko mam zamiar wyłączyć właśnie. No co ja poradzę? Dwie misje przeszedłem w Act of Aggression i jeszcze z milion pojedynków. W Battle Islands. Już nie mogę, już muszę iść. Znaczy odpadł Battle Islands. Z 20 pojedynków przeszedłem na początek streama w Battle Islands. Seb, rób ty streama. O właśnie, Anarchy ma rację. Ja głosuję za tym. Nie mam mikrofonu. A, walić mikrofon. Zresztą, to nie, zabierz go wemu. Za to mam brata fakuje. To przecież to jest plus. Stream w kilka osób jest tak z 10 razy ciekawszy niż stream jednej osoby. A nawet tak z 20 razy ciekawszy. Ja głosuję za wnioskiem towarzysza Anarchego do Komitetu Centralnego. A tymczasem... Na razie. Elo. Siema.